A właśnie, bo wiem, co się chciałem na sam początek spytać. Czy ty miałaś okazję być na występie Gabriela Iglesiasa w końcu? Czy tylko się z nim zobaczyłaś? Nie, no ja byłam na występie, a potem po występie jeszcze jakby z nim przebywałam. I do dzisiaj zresztą jesteś ten przebywał. A gdzie to był? Gdzie był ten występ? W Londynie. W Londynie? A to jest, aż jestem ciekaw, na jaki on ten, jaki, jaką salę on wziął. Apollo. Wow, to sporo, tam chyba z 1500 osób wchodzi. No, nie? Był sold out taki totalny. Kurne. I to jak to było na żywo, nie? Wiesz, tak jak się spodziewałaś? Tak jak się spodziewałam, znaczy no jakby wiesz, dokładnie tak jak to wygląda na specjalach, tak? Że on po prostu jest pełen energii, on jest naprawdę mega po prostu otwartym człowiekiem. Dla mnie to, co pierwszy raz zauważyłam i jeszcze nie widziałam tego nigdzie indziej, że właśnie on pierwszy raz zrobił coś takiego, że robił bisy tak. Na bazie swoich jakby najlepszych i najbardziej znanych kawałków. Okay. I ludzie się nimi mega jarali i do tego jeszcze ludzie dokańczali mu te jego zawołania, te jego puenty. Wiesz, on po prostu jakby miał wyznaczony timing, bo tam akurat mówił w tym materiale, że zazwyczaj przepiernicza czas ostro. Tak. No i powiedział, że miał właśnie, o, że tutaj już widzę, że skończył mi się czas, że dobra, mamy ten cały nowy materiał, ale mamy jeszcze chwilkę, to może chcecie, żebym coś starego opowiedział. No i ludzie tak, dajesz, nie? I zaczął opowiadać te takie klasyczne historie, co już tam były nawet animowane czy coś, czyli to jak tam jechał garbusem po swojego kolegę i tam zaczepiali go sąsiedzi czy coś i po prostu, wiesz, i on zaczyna mówić, że no i wiecie, podjeżdżam tam pod jego chałupę, no i krzyczę i w tym momencie cała Apollo, Martin! Coś takiego, tak? To już koncert taki greatest hits. No, dokładnie, tak? Ale po prostu ludzie byli, wiesz, tak samo podekscytowani słyszeniem tego samego kawałka po raz milionowy. Wiesz, troszkę to miało taki znamiona, nie wiem, kabaretu. Aha. Bo wiesz, no tak samo jak na przykład, nie wiem, ludzie kiedyś szaleli na punkcie chińskiej zupy, tak? A nie mrumru, czy czegoś takiego. I oni mogli to zagrać milion razy i ludzie się tak samo cieszyli, nie? Na szczęście trochę dyskurs na temat etniczności w Polsce poszedł do przodu. Tak. Nie mogą tego. Już nie mamy tego typu humoru, natomiast fakt faktem jakby, wiesz, takie greatest hits wtedy właśnie wchodziło i chyba nadal nie wchodzi w niektórych, jeżeli faktycznie jakiś kabaret ma taki bardziej, że tak powiem, evergreenowy. Najpewniej, poza tym wiesz, inaczej to ja nie jestem menedżerem ani z jakiegoś kabaretu, ale na występach filmowych to chyba jest konieczność. No dokładnie, nie ma, tak. Mam opcji. A ciekawe, podoba mi się koncept, w którym on, no jeszcze mamy 10 minut, bo tu się następna impreza zaczyna, to ja mogę jeszcze, no fajnie, że on tam mają trzy imprezy jednego wieczora, bo potem pewnie nie tak wygląda. Ale właśnie ja jestem zainteresowany, bo to jest twój idol, nie? Jakby taki, znaczy człowiek... To znaczy, no jest jeden z moich ulubionych, faktycznie, jeden z moich ulubionych komików. I okazja go zobaczyć, to jest naprawdę coś tego, ale czasami się mawia, że lepiej nie poznawać ludzi, których się jakoś tam... Pewnie tak, połubi. Wiesz co? Znaczy to w ogóle był taki ciekawy tydzień, że to był tydzień, kiedy grał jednocześnie w Londynie Virdas i właśnie Gabriel. A, i dla mnie to w ogóle było mistrzostwo świata, że oni po prostu byli w jednym tygodniu, więc wiesz, zdobyłam szybko bilety, pojechałam sobie, zrobiłam sobie urlop i po prostu faktem z Virem w ogóle było tak, że naprawdę byłam może jedną z 10 białych osób na tej widowni. Okay. Wiesz, po prostu cała mniejszość hinduska się tam pojawiła. Miał kolesia na saporcie, który mówił z tak ciężkim akcentem, że ja nic nie byłam w stanie zrozumieć. Ja się przez chwilę zastanawiałam, czy ja na pewno dobrze, że ja przyszłam na ten występ, czy, czy ja w ogóle coś zrozumiem. Tak? Jasne. Ale on właśnie, on z drugiej strony robił cały materiał i robił tak, że dobra, to teraz będziemy tłumaczyli dla białych. Jasne. Ja bym mówił jakieś żarty, ale teraz wytłumaczymy dla białych. Nie? I to jakby samo w sobie już podbijało cały humor tego przedsięwzięcia. No tak, tak. To zwłaszcza, że on jeszcze zaraz nazwisko. Serio? Teraz będziesz dzwonił do mnie? Sekundę. Zapomniałem wyciszyć telefonu. Spoko. Trzeba odpisać oddzwoń. Co nie jest kłamstwem, w końcu oddzwonię. Nie, wiesz co, ale to jak gdzieś widziałem w rozmowie nie tak dawno temu właśnie, że to jest czasami aż, bo Iglesias nie jest, on chyba jest jednym z tych takich komików, bym powiedział, latynoamerykańskich, tak, jeżeli można tak powiedzieć, który się mocno przebił, prawda? Tak. Ale to jest cały osobny taki nawet nurt. I tak samo być można powiedzieć, że jakiś, wiesz, sporo osób, kurczę, jak on się nazywa, ten pochodzenia hinduskiego komik amerykański, bardzo znany, żadnego gościa. Ojej. Ale mówisz o tym, co teraz miał też ten special na Netflixie, taki że tam takie newsowe rzeczy poruszał? A nie, to Hasan Minhaj, no nie, to Hasana kojarzę, on był w Daily Show, starszego pokolenia już, mniejsza o to. No. Ale w jednej z rozmów on właśnie powiedział, rozmawiali, wiesz, o Simpsonach i Apu. No to tak. No bo trzeba o tym powiedzieć kilka
kilka słów. To kolejny, że tak powiem, stereotypowy. Tak. Ale on powiedział tak, że on w ogóle nie miał z tym problemu, bo jak w latach 90. oglądał kreskówkę, no, to przynajmniej była tak, postać, która wyglądała trochę jak on. No nie była tam jakby pokazany był stereotypowo, ale przynajmniej była jakaś reprezentacja. No nie? Dokładnie. Też właśnie ktoś kojarzy, a to nie był ten Russell Peters? Russell Peters, dokładnie. No, on jest Amerykaninem, on nie jest Anglikiem. A nie jest Brytyjczykiem? On mówi z akcentem, powiedział, międzynarodowym. Okej. Okay. Jest, on mówi jedną z bardziej zrozumiałych angielszczyzn, jaką znam. No tak. Ale te jego występy dość często się właśnie zasadzają na tym, że on dużo podróżował, naprawdę. On ma, widać tam, że ma obeznane, jak wiesz, że pamiętam jaką fragment o Polakach tak powiedział, że chyba zna ludzi z Polski i to ma sens, to co on mówi, nie? Tak, coś kojarzę, był taki. A tutaj ten występ Viradasa, bo przyznam, że on się też wybił, bo on chyba był też na supporcie u Billa Bena swojego czasu, chyba na tym pierwszym turze. Wiesz, to tego akurat nie wiem, ja go, że tak powiem, wykryłam, ponieważ właśnie pojawił się jego ten special jeden na Netflixie, tak dopiero Netflix wszedł do Polski i te specjale pojawiały się naprawdę, to było duże wydarzenie, tak? Tak, tak. Teraz to już tak naprawdę parę tygodniowo wpada. Tak. Ale wtedy to było wielkie wydarzenie i on nagrał ten taki special, gdzie połowa była nagrana w Indiach, połowa była nagrana w Nowym Jorku. Jasne. I on tak przeskakiwał między publikami, między ujęciami. Dobry pomysł. I no i to było bardzo ciekawe, właśnie szczególnie jak on właśnie robił te takie, i tam już zaczął właśnie robić te takie motywy, że jakiś dowcip opowiadał na tej indyjskiej scenie, tak, po czym gdzieś tam jakby puenta już szła na tą scenę nowojorską, amerykańską. Jasne. Nie? A to dobry koncept. A w ogóle to też na co zwróciłaś uwagę, że rzeczywiście Netflix sam chyba rozwodnił tę swoją w ogóle instytucję tej takiej godziny komediowej, komedii speciala, to już ona już padła, ale to, że Netflix kupuje naprawdę dużo tego, jest tego sporo. I nie wiem, czy dla kogoś poza Zalewskim, Harrym, bo to jest chyba jedyna osoba, która to ogląda. Kto to ogląda? Te wszystkie rzeczy. Znaczy, no właśnie, jakby ja oglądam głównie jakby tych, których obserwuję, którymi jestem zainteresowana. Ale to jest dużo osób, bo w sumie to ci muszę pogratulować, bo ja już nie mam siły. Nie, no zdarza mi się, ale to faktycznie jakby tylko takich, wiesz, jakichś moich upatrzonych, ulubionych czy coś. Ewentualnie na przykład zdarza się, to jest takie, że tak powiem, niestety znak naszych czasów, że na TikToku zobaczę jakiś fajny beat właśnie czyjś, taki wiesz, 3-minutowy i mnie zainteresuje i za chwilę wyszukuje, się okazuje, on ma cały special na przykład. Jasne. Na Netflixie, nie? Ha. Ale tak mam wrażenie, że po prostu od pewnego czasu to posiadanie speciala na Netflixie to już nie jest takie coś niesamowitego. Kiedyś to było wielkie halo, tak? Że o tak. Jezu, masz special na Netflixie, tak? Zgadza się. A teraz to troszkę, jeżeli nie jesteś Chappellem, który dostaje te miliardy czy coś, to tak naprawdę... Tak, to są wydarzenia i na to ludzie czekają. Naprawdę chyba na palcach jednej ręki można policzyć osoby, gdzie to ma jakieś znaczenie, bo plusem jest to, że rzeczywiście ten Netflix też chyba finansuje nagranie tego, więc tak, od strony finansowej dla osoby, która się tym zajmuje, to jest dość w porządku. A to ciekawe, czekaj, muszę się cofnąć na TikToku, bo ja myślałem, że tam są krótsze raczej formy, tam są te dłuższe jakieś? Znaczy 3-5-minutówki już są takie. Można 3-5-minutówki są takie. To zaraz już będzie to samo wszystko, to skończyło się. Tak jak Vine był i wszyscy, wow, super, po czym można dłużej, no to znajdą coś innego. No. Ale faktycznie, to jest serwis dość potężny. Ale to myślisz, że to wrzucone przez autora, myślisz, czy czasami przez kogoś? Czasami komicy mają swoje własne profile i wrzucają sami jakieś ulubione, najlepsze bity, ale tam też tak naprawdę, wiesz, tam ludzie potrafią cały serial, że tak powiem, wrzucić. Czasami, no. A to mi się podoba. To... Wiesz, tworzą takie konta po prostu, gdzie tylko po to, żeby wrzucać jakieś rzeczy i po prostu dzielą to na części. A są morderstwa prawdziwe tam, to co mnie zawsze ciekawi. Wiesz co, nie zdziwiłabym się. Czy prawdziwe zbrodnie są, bo ja w sumie w internecie zawsze tego czuwałem. Nie, ale nie zdziwiłabym się w ogóle, bo to jest pod jurysdykcją chińską. Tak, chociaż oni są bardzo jakby przewrażliwieni, jeżeli chodzi o jakieś takie, wiesz, pojawienie się krwi, pojawienie się jakiejś przemocy czy czegoś takiego. Oni bardzo łatwo, szybko algorytmy ich banują za takie rzeczy. Tak, jasne. Więc jakby... No bo rzeczywiście, wiesz, ja uważam ogólnie ten serwis, że dosyć dobrą metodę na zbieranie danych osobowych, w szczególności telemetrii twarzy młodzieży i później za kilka lat
Nie wiem właściwie po co to tej chińskiej firmie. Może będzie jakieś takie golarki do twarzy, żeby właśnie było. Bo gdzieś niedawno czytałem, że właśnie wiesz, te wszystkie nakładki to tam przecież nikt nie klika, nie czyta, co tam się naprawdę zgadza, a tam no. Czy oddajesz nam swoją twarz? Tak, proszę, Bimbo chce wyglądać jak pies przez 30 sekund. Brzmi rozsądnie. No. Nie, ale to, a czy kogoś takiego odkryłaś, co właściwie bo dla tych, którzy nie wiedzą, kim jest Harry Zalewski, bo to jest w ogóle bardzo ważna postać. Oczywiście, że tak. To jest, można rzec, samotnik z Gdańska, Pruszcza Gdańskiego dokładnie. Tak. Niestrudzony przeglądacz stand-upu międzynarodowego. Mhm. Włącznie z tym, że on ogląda nawet te nieanglojęzyczne. On ogląda tak, też... zapisane. Wow, no, to jest wyzwanie, bo... A ty w ogóle uważasz, że jest potrzebna znajomość języka jednak do zrozumienia komedii, czy to jest jeszcze możliwe do przetłumaczenia? Szczerze, moim zdaniem, no przynajmniej w jakimś takim stopniu naprawdę komunikatywnym, mm-hmm. żeby wyłapywać jakieś niuanse, wiesz, w tonie głosu, mm-hmm. w tym właśnie jak się jakieś tam zdanie przedstawia, tak? Że jeżeli się załapie jakby kontekst zdania i się wyłapie jakby w jaki sposób jest to sprzedawane, to mm-hmm. jest łatwiej zrozumieć żart. Na pewno się można nie zrozumieć wielu, wiesz, gier słów, tak. jakichś podtekstów, takich rzeczy, więc no ja osobiście jednak wolę mm-hmm. ten, tak jak oglądałam czasami niemieckie specjale niektóre, tak. Jest to taka bardzo fajna muzułmanka, kurczę, zapominam zawsze też jej nazwiska, ale ona też właśnie na Netflixie miała bardzo mm-hmm. fajny special. I właśnie jakby oglądałam pierwszy raz po niemiecku i tak miałam, że no, oglądałam to z napisami, znam niemiecki, ale nie aż w takim stopniu, żeby właśnie, jasne. Wiesz, wyłapywać te gry słów. I zdawałam sobie sprawę, że trochę rzeczy mogło mi umykać, tak? Tak, tak. Zwłaszcza, że niemiecki to jest jednak język taki dosyć dokładny. Mm-hmm. Tam jest chyba tam niedomówień nie ma wiele. Ponoć jest dość trudne do tworzenia komedii, jak rozmawiałem z jedną osobą, która robi to w tym. Tak mi się wydaje też, że to mogło być dosyć trudne, bo właśnie brakuje takich, wiesz, dwuznaczności, tak. brakuje czegoś takiego, tak. takiego, wiesz, podbitego. Tam jest słowo na to, co myślisz. Dokładnie, jedno słowo oznacza jedną rzecz. Tak, trochę jak uproszczony chiński alfabet, ale faktycznie, to aż muszę sprawdzić, bo jeżeli jest zabawna niemiecka muzułmanka, to ona wiem jak się nazywa, ona się nazywa Koszmar Polskiej Prawicy. Tak, jeszcze trzeba było sprawdzić, czy na pewno jest hetero. No ja czemu nie? Jakby nie było, to już w ogóle. To już mnożnik sobie... punktów, wiesz, wywala. Trzeba ją zaprosić. Na Twitterze. Ja chciałbym powiedzieć, że... nie, bo w sumie te... Kiedyś to właśnie, no wracając na sekundę, Harry Zalewski przegląda wszystkie możliwe, tak. jakie są, tak. ale widzę, że tam czasem mu sekundujesz, czyli czy udało ci się kiedyś go ubiec może? Czy... Nie no, zdarzyło się parę razy tak, tak, że na przykład to ja mu dawałam za pomysłem, ej, widziałeś, coś takiego weszło i w ogóle, tak? Bo gdzieś tam ja dostawałam w polecajkach właśnie Netflixowych, tak. i coś tam ten. Był raz, ja generalnie też jestem niestety z fanką komików, którzy się pojawiają w brytyjskim i amerykańskim Mam Talent, bo tak. bardzo często się okazują, że są bardzo dobrzy. Zgadza się, i wykorzystują tak. po prostu to do jakichś tam dalszych tych, więc autentycznie pamiętam chyba w zeszłym roku jednego takiego amerykańskiego komika mu podrzuciłam, że, że potem właśnie żeśmy znaleźli special na YouTubie i to jakby, więc jeszcze mi usiądę. 49 wyświetleń pewnie tak. jeszcze go tam, bo to czasami te liczby są niewiarygodne. Jak wiesz, że to jest jednak czyjaś praca taka, ktoś nad tym siedział i widać, że na przykład na nagraniu, pamiętam ja jedno tam z waszej dyskusji, ja tak kliknąłem, nie przecież to nie. I tak, kupę ludzi na nagraniu, to wygląda w porządku. No. I tam 100 wyświetleń. No, dokładnie, dokładnie. To, bo to też trochę jest inna specyfika. W Stanach Zjednoczonych to jednak się nie wrzuca zwykle tak dużo materiału do sieci, jak chyba w Polsce. Ale to też w ogóle. A czy wiesz co, zauważę, że też oni mają o wiele więcej przestrzeni jednak do nagrywania się. Zgadza przecież się. Połowa ludzi ma albo z tego klubu Jokers, albo z... po prostu ja już rozpoznaję czasami Love po tych... Factory, tak. Tak, Love Factory, czy coś takiego. Po prostu po tych tłach można rozpoznać, w którym miejscu oni się nagrywali, nie? Tak. Z Love Factory to chyba Chappelle miał najfajniejszy fragment, jak mówił, że za każdym razem jak występuje Love Factory to he's thinking about Kramer, fucking up! Jak Michael Richards oczywiście nie miał najlepszego setu. Ale wspomniałeś o wszystkich Mam Talentach. Ja miałem okazję niedawno poznać właśnie dżentelmena, który pochodzi z Łotwy i w brytyjskim Mam Talent, się nazywa Gatis. Miał okazję się przedstawić. No. Pokojarzysz go może? On chyba nawet był parę razy tam. On nie był tylko raz, on był chyba ze dwa razy, mam wrażenie, w brytyjskiej, bo pamiętam, że był taki motyw właśnie, że chyba za pierwszym razem nie zrozumieli jego żartów. Jasne. I za drugim razem poszedł i właśnie tam te jurorki się cieszyły, bo ty w końcu rozumiem, co mówisz. Podszlifował.
rapował angielski. On, no. Widziałem go na żywo, bo miałem, tutaj sobie przypucuję, miałem okazję z nim występować w ogóle. Mm-hmm. I wspaniały człowiek. Bo on pochodzi z jakiejś takiej małej wsi w Łotwie, dosyć takiej, wiesz, takiej hardkorowej. Mm-hmm. Jest tam 19 osób, no, kotołaki podchodzą nocą, porywają i tak dalej, ale miał dobry skill, bo tam się rzeczywiście czasem trafiają takie osoby, które by mogły chyba problem się przebić w jakiejś innej formie. Tak, albo po prostu, no wiesz, po pierwsze u nich jest o wiele większa konkurencja, tak? U nas mimo wszystko nadal nas jest ile? No może ze 100? Mm-hmm. Przy dobrych wiatrach. Tak, tylko odcinku z tego podcastu będzie 100 i koniec. No. I w zasadzie, wiesz, i w zasadzie nie masz tak dużo, no tam jest większa konkurencja, zwiększa ten, poza tym jest kultura w ogóle, inaczej, tam komik to jest zawód. Mm-hmm. Tam komik nie jest tylko od zrobienia stand-upów, tam komik bierze udział w tych panel shows, przecież mają te cudowne, jest moje ulubione, zawsze było Nevermind the Buzzcocks, tak. Czy tego typu, i po prostu oni tam funkcjonują, to jest jako, wiesz, dziedzina sztuki, tak? Tak? Komik. On nie musi robić niczego innego poza tym, nie musi być kabareciarzem, aktorem, nie wiem, czegoś tam dziennikarzem, on po prostu jest komikiem i to już jest jego ten, i on jest zapraszany jako komik, jako ekspert do różnego rodzaju tematów. Tak. Więc tak naprawdę u nich to już, wiesz, u nich z czymś takim skillem można wygrać tego typu program, czy można się właśnie przebić, tak? Więc dlatego coraz więcej osób chce to robić i mi się wydaje, że ta konkurencja jest jednak na tyle duża, że choćbyś nie wiadomo jak ci się wydarzy, no wiesz, nasze liczby jakby popularnościowe przełożone na ich rynek byłyby tak naprawdę niczym. Tak, tak. No bądźmy szczerzy też, że każdy serwis jakikolwiek, który istnieje w internecie, lepiej płaci za reklamodawców w języku angielskim. Więc ci polscy to tam co im sprzeda, wiesz, tam witaminę D3, no dziękuję, a tu Amerykanom można wcisnąć znacznie więcej. Tylko, że myślisz, że ta konkurencyjność, bo to jednak, wiesz, Wielka Brytania, przynajmniej, bo ja kompletnie nie znam amerykańskiego rynku, ale w Wielkiej Brytanii tak trochę miałem okazję zobaczyć, tam jest rzeczywiście duży, tak jest walka o to. Miejsc jest dużo, ale też żeby dawać radę, to tam trzeba się strasznie napocić. Czy myślisz, że do tego też to będzie zmierzać w Polsce, że to się będzie profesjonalizować, czy raczej nie ma infrastruktury na to i nie ma też takich właśnie miejsc jak te panel shows, takie jak nawet jakieś mniejsze, wiesz, tam rozgłośnie radiowe, gdzie możesz się też pojawić czymś takim. Wiesz co, wydaje mi się, że jedna rzecz to jest taka, że faktycznie nie ma tej infrastruktury, że u nas jeszcze nie istnieje pojęcie klubu komediowego takiego, gdzie prowadzą to ludzie, którzy nie są komikami, tak? My jesteśmy u siebie tak naprawdę, my jesteśmy wszyscy uzależnieni od siebie nawzajem, tak? Jeżeli ktoś podejmie współpracę z jakimś klubem, to wtedy tam jest scena, tak? Ten klub, najbardziej przerażające jest jechanie do klubu, który nie jest pod opieką żadnego komika, bo nie wiesz, czy oni będą w ogóle przygotowani na ciebie, tak? Czy oni będą mieli warunki i wszystko. I tak naprawdę jeszcze to jest takie, że wymagałoby zdecydowanie jakiejś grupy ludzi, która by faktycznie jakby chciała to robić z pasji tego, że nie wiem, oglądają, lubią chodzić i w ogóle, nie wiem, taki Bartek Korbel. Tak, ale nie robią tego sami najlepiej. Again, Bartek Korbel. Zgadza się. Trzeba tylko zdefiniować, co on właściwie robi i wtedy może... No i po prostu, wiesz, takie prowadzenie po prostu tego typu miejscówek to jest jedna rzecz, no ale też właśnie media. Media muszą jakby, wiesz, ponieważ właśnie brakuje jeszcze takiej otwartości, mi się wydaje, na nieprzaśną komedię, na inteligentną komedię w telewizji, bo zauważ, że nadal gdzieś tam albo mamy skrajne rzeczy typu właśnie kabarety, kabaretony, jest tam 150 różnych innych pomysłów, albo mamy taki humor hardkorowy typu Kuba Wojewódzki czy cokolwiek. O kurczę, no ten program jest zastanawiający. No właśnie i gdzieś pomiędzy tym tak naprawdę nie ma miejsca na taki właśnie inteligentny humor panelowy, który nie byłby w jakiś sposób, nie wiem, powiązany z pudelkami, który nie zapraszałby tylko ludzi, którzy się klikają, tak? Tak. Tylko właśnie ludzi, którzy mają coś konkretnego do powiedzenia i potrafią to sprzedać w inteligentny sposób. No Comedy Central trochę próbuje teraz. Tak, to prawda. To jakby zaczynało się trochę rozkręcać. Mam nadzieję, że ten, ale to jest nadal, wiesz, kablówkowa telewizja. Zgadza się. Oni jeszcze się tam o ułamki muszą szarpać i no a prawdopodobnie i tak tam jakiś krawaciarz, atramenciarz pod sam koniec powie, no to kurde, puśćcie Sheldona jeszcze raz. Dokładnie. On powie Bazinga 9 razy i tyle. I samo się zrobi. No tak, w ogóle dla tych, którzy może nie rozumieją, to idea tego panel shows to jest godna wyjaśnienia, bo to jest jakby program, który się zasadza na takiej trochę dyskusji, rzucaniu. Wiadomo, że to wygląda tak luźno, ale to jest po prostu realizacja telewizyjna, gdzie się do niej przygotowujesz. Ale czy ty miałeś jakoś właśnie jakieś jeszcze jesteś w stanie polecić? Bo to jest dość ciekawy chyba
osobny format brytyjski, bo nie jestem w stanie przywołać, może poza Australią, gdzieś, gdzie to jeszcze się znalazło. Nevermind, The Buzzcocks to był... Kto to prowadził? Oj, to różnie prowadzi. To różni ludzie, bo tam się, właśnie to jest też to, że tam się zmieniają i prowadzący, i wykonawcy, i wykonawczynie. Tam się wszystko podlega zmianie. Tam w ogóle też były gościnne odcinki, bo oni mają niesamowitą popkulturę przede wszystkim, tak? I u nich na przykład świąteczny odcinek związany z doktorem Who, to tam były największe wyniki oglądalności. Zgadza się. Tak, tak, właśnie. I to jest no, Rule Britannia, nie? Oni tak stawiają na to element kulturowy. No i oglądałem i bardzo mnie to zdziwiło, że Danny Boyle miał reżyserować ceremonię otwarcia igrzysk olimpijskich w Londynie. No. Po czym tak, o czym będzie? Nie. Ale on zrobił właściwie taką wielką odę do brytyjskiej kultury, bo bądźmy szczerzy, no nic więcej poza nią to nie zostało, ten kraj. To jest przybudówka do banku, ale faktycznie to się jak Mary Poppins, clubbing, kurde. Human Traffic, ekstazy. Dobra, to może bardziej moje tam fascynacje. Mish Paddington. Tego jest trochę. Ja przyznam, że z wielką przyjemnością zawsze oglądałem 9 out of every 10 cuts does tak. Countdown. To tak. Było bardzo... Countdown też jest świetny, tak naprawdę. Bo to w ogóle Dara O'Brien prowadził w pewnym momencie. Bardzo wiele osób różnych. Mm-hmm. Potem magister Białe Ząbki, czyli Jimmy Carr. No tak. Tak, 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 tak. Ho, 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 ho! I jego śmiech. To też prowadził. Oni, na przykład jest taki program Taskmaster, który tak naprawdę... tak, świetny go jest, nie? To jest tylko właśnie, oni mają tam jakieś challenge, są jakieś tam quizy, są jakieś konkursy związane właśnie, ale to jest wszystko jakby tak powiązane z ich popkulturą, plus jest tak przebijany właśnie tym humorem takim ich po prostu gdzieś tam wewnętrznym, że to jest, no, ja to kupuję w całości. Nawet jak nie znam niektórych z tych rzeczy, to po prostu ich samo podejście do tego jest tak rozbawiające. Zgadza się. Czy jak oni tam, nie wiem, gdzieś tam przekrzykują, czy tam jest przecież, no na przykład masz tego komika takiego, długie czarne włosy też właśnie. On jest jurorem w The Great British Bake Off. Tak, tak. I jest nadal sobą, to jest nadal ten sam Noel Fielding, tak? Zwłaszcza, że jak teraz sobie przypomnę, ja strasznie szukałem tego programu i nie znalazłem go, bo on jest chyba w Polsce nie jest do obejrzenia, to tylko można przez Channel 4. A on sam w sobie jest dość ciekawy, bo to jest program o pieczeniu ciastek, który też nie jest jakiś taki bardzo spięty, to też trzeba przyznać. Nie, oni tam mają od groma takich, wiesz, podwójnych, że tak powiem, znaczeń, oni tam mają podtekstów seksualnych, tego typu bajerów, od groma i ciut. Nie, ale wiesz, to też mi, dlaczego ja zwracam, bo on, to jest taki program, który jest jakby, wiesz, zawodami w telewizji, ale tam... Chyba wszyscy wiedzą, że to nie ma wykształcenia, czy ktoś zrobi to ciasto. Nie. To jest tylko, tak naprawdę im bardziej komuś nie pójdzie, tym większa jest radocha w tym momencie. To nie głoduje, nie? To nie jest tak, że ktoś czeka na to ciasto i będzie miał przejebane. Nie, zdecydowanie. W ogóle tam masz też taki fajny, no ten format właśnie Apollo, tak? Że przecież Apollo jakby jako teatr też ma swój własny show stand-upowy. I no, ja na przykład jestem ogromną fanką Sary Millican. A, tak. Po prostu, bo ona, wiesz, ona wygląda jak taka właśnie grzeczna gospodyni domowa po prostu, a opowiada tak szczerze właśnie, nie wiem, o swoim ciele, o swoich przeżyciach, o czymś tam. I właśnie w taki, że tak powiem, sposób, że momentami człowiek słucha i w zasadzie nie wierzy, że ona to powiedziała i to jeszcze w telewizji, bo ona właśnie, ona często prowadziła te segmenty Apollo też. Tak. Tak, tam jest jeszcze chyba ten taki cringe'owy humor, który niektórzy chcą skopiować, to jest bardzo ciężko tą taką niezręczność przebić Brytyjczyków w tym, jak oni są w stanie wywołać moment, w którym... Ja miałem momenty, kiedy oglądałem serial Peep Show, nie wiem, czy miałeś okazję go kiedyś zobaczyć. No. Że ja musiałem zatrzymać i sobie dać chwilę, bo... wstyd, jaki czułem za bohaterów, którzy jakby nie są prawdziwymi postaciami, ale ja niemalże, że czułem, jak mi się serce poci, po prostu byłem tak zażenowany. Bo to się, to się nazywa ładnie second hand cringe. Tak, bardzo świetne określenie, faktycznie. Przejmujesz za tą postać, którą oglądasz, nie? Ja teraz się źle czuję, dosłownie wiem, o który moment... Nie mogę o tym myśleć, to mnie tak, bo nie, coś w tym jest, że udało im się, wiadomo, przez wieki był zawsze, wiesz, brytyjski tam flegma oraz humor i tak dalej. Przecież jeżeli się pozna trochę Brytyjczyków, to oni są tacy rubaszni, bym powiedział, dość często. No. Ale ten cringe comedy to jest rzecz, którą chyba im ciężko będzie odebrać. Czy oglądałeś polskie The Office, może już?
Jeszcze nie miałam okazji właśnie. Wiem, że powinnam, bo jakby, żeby móc się wypowiedzieć, więc nie będę się na razie wypowiadała. Szczególnie, że zdecydowanie jest zbyt dużo osób, które znam, jakoś gdzieś tam współpracowało przy tym projekcie, więc nie chciałabym, nie chciałabym, mówię, wypowiadać się zawczasu. Ale faktem jestem zaskoczona, jak dużo pozytywnych opinii jest. I to zachęca, tak, żeby jednak mimo wszystko zobaczyć, bo może faktycznie coś poszło. Natomiast czy naprawdę kurcze pieczone nie jesteśmy w stanie wypuścić jednego jakiegoś fajnego polskiego sitcomu, który nie będzie właśnie cringe'owy, który nie będzie miał Karolaka i Pazury, który po prostu będzie jakąś nową jakością. Dlatego na przykład mi osobiście podobało się Sexify pod kątem takim, że to było coś nowego. To były nowe twarze, to był nowy temat, to było właśnie to takie, że tak powiem, trochę rozładowanie naszego społeczeństwa. Zgadza się. Tak się śmiałam po prostu, bo ostatnio krążyło właśnie po różnych mediach społecznościowych nagrywka z śniadaniówki brytyjskiej, bo tam to w ogóle, tam ilość podtekstów i dziwne rzeczy, która leci, to jest niesamowite. Oni mają tam takiego włoskiego kucharza, który po prostu jak tylko się da, to gdzieś coś, że tak powiem, wepchnie, ale... Ja go kojarzę, to on jest tym słynnym, co mówił, że jak kobieta mu tam zarzuciła, że chyba do jakiegoś makaronu, że... Śmietane, tak, a jakby moja babcia miała... If she had wheels, she would be a boy. Dokładnie, tak, i tam wszyscy po prostu umierali z tego. Dokładnie, to jest Gino. Ale ostatnio mieli dosłownie fragment w tej śniadaniówce, gdzie zaprosili mężczyznę z największym rekordowo przyrodzeniem. I pokazywali sobie, tak? Jakby nie pokazywali tego na ten, ale było na zasadzie, no dobra, ale to jakbyś wziął taką, tutaj mam taką rurkę, to jakby pokaż i tak dalej. Ja sobie tak wyobrażam, ja pierdzielę, jak ja bym chciała to zobaczyć za przeproszeniem w pytaniu na śniadanie, czy czymś takim, jak siedzi za przeproszeniem Heiser z kimś tam na przykład musi i rozmawiają o największym przyrodzeniu w Polsce, tak? No to wiesz, to też dalej niezbyt imponujące. Ale wiesz, ale po prostu sądzę, że gdzieś tam jeszcze, że tak powiem, nie weszliśmy na ten motyw, na ten poziom, ale tak naprawdę biorąc pod uwagę, że u nich to się pojawia w śniadaniówce, to można sobie wyobrazić, co się wydarza w tych programach, które autentycznie są stworzone do dorosłych tematów. Oj, tam potrafią naprawdę być ludzie... Zresztą to jest, otwartość Brytyjczyków jest trochę na wbrew temu, co się myśli o nich. To są wbrew pozorom tacy zabawowi ludzie i oni tak... No zresztą życie imprezowe Londynu... Ja niedawno czytałem, że dziennie schodzi w Londynie 26 kilo kokainy, co jest więcej niż kolejne 5 największych stolic w Europie. No to prawda. Ale na przykład, wiesz, bo to wszystko jest właśnie BBC, czy tam ITV i takie inne, ale na przykład BBC wykupiła licencję na Drag Race, na RuPaul's Drag Race, nie? Na ten największy program o drag queen. I co ciekawe, brytyjska edycja jest jedną, w której królowe nie wygrywają kasy. A. Nagrodą jest, że będą mogły robić, bo tam jest ta wytwórnia RuPaula, tam Wow Entertainment, i że nagrodą jest właśnie program w tym Wow. Okay. A po każdym challenge'u, tak jak normalnie w amerykańskiej edycji, tam dostawali po parę tysięcy dolarów czy coś, to tutaj dostają przypinkę. I to jest wszystko, tak? I najlepsze właśnie, że to wyszło z tego, że BBC po prostu nie mogło finansować otwarcie takiego czegoś. Okej, okay. Ciekawe. Też możliwe też, że wiesz, że był... Nie zdziwiłbym się, jakby były bardzo skomplikowane prawa, które zakazują używania słowa queen w negatywnym kontekście. Może. Może być tak, że no jest tylko jedna królowa. Tam się przebierają ludzie za królową, wygłupiają się, przecież nieraz mam talent, wszyscy ścięci są, nie. Nikt nie przeżył. Dziobią ich kruki na tower. Ale to wiesz, to tak samo jak największy przekręt świata pod tytułem, że osoba, która wygrywa brytyjski Mam Talent, nie dostaje miliona funtów. Nie. Dostaje jakieś, znaczy dostaje milion Poloneza. Funtów w 30, przez 30 lat miesięczna wypłata. Aha. Przez 30 lat, albo jeżeli chce od razu, to pomniejszono jakieś tam mega podatki i w zasadzie wychodzi, że jakieś 300 coś tysięcy dostaje. To jak mini lotek. No nie? To słabe. Dostajesz dodatkową pensję, bo na przykład 1500 na rękę. No dokładnie, tak wychodzi, że wychodzi 1500 funtów miesięcznie. Zgadza się. Oni, widzisz, mają zaimplementowane, żeby ci po prostu nie odpierdoliło, no bo wiesz, dostaniesz wszystko na raz i wydasz na głupoty, a tak? Może zainwestujesz. To jest ich myślenie. Wiesz co, wracając, Sexify jest też ciekawym konceptem, choć mi tam widać było miejscami. Tempo się nie zgadzało. Tam naprawdę, tak jak idą nowoczesne seriale komediowe, one jednak czerpią z, wiesz, wielu dziesiątek lat tradycji tego, jak są kręcone, i one mają pewien taki styl, że jak się opowiada żart, to nie słychać śmiechu, ale dajemy czas, żeby każdy się mógł... A tutaj tak się, wiesz, tu, raz, dwa, trzy, trzy. No ja się mówię, kurde, to tak jest, nie czytał tego ktoś na głos, tak za bardzo nie czekał na reakcję. Może to, ale podobało mi się, że to jest rzeczywiście, wiesz, oryginalna produkcja i prawie
chyba w większości też kobiety to chyba tak stworzyły, nie? No to tak też jest. I że to właśnie było coś zupełnie nowego, jakby z całym szacunkiem, ale nie kolejna adaptacja Mroza czy cokolwiek. No, tak. Ale widzisz, bo też nie będę cię ciągnąć za język, jeśli chodzi o samo The Office, ale twoim zdaniem, jeżeli by polskie The Office odniosło nawet sukces na poziomie, że nie będzie złe, to czy to otworzy do sformułowania jakiegoś własnego pomysłu, czy raczej myślisz, że okej, potwierdzi regułę pod tytułem musimy wziąć więcej formatów? Nie no, chciałabym, żeby to otworzyło przestrzeń do czegoś, tylko obawiam się, że niestety, ale to nie jest, to znowu, to jest za mały mainstreamowa telewizja. Mm-hmm, tak, tak. Jakby Kanal Plus. To Kanal Plus, no, nie? Tak naprawdę w tej chwili, no to biorąc pod uwagę, jeżeli chodzi o sitcom, najlepszym gospodarzem byłby do tego Netflix. Tak. Właśnie. A Netflix jakby produkuje tych sitcomów w rodzaju Mania i Ciut-Ciut. Gabriel Iglesias został swój własny przecież nawet. Zgadza się, że przecież tak był cały ten, trzy sezony były, kurczę, Mystery Iglesiasa. Więc nawet wiesz, nawet oni takie wypuszczają, jednosezonówki, dwusezonówki czy coś, ale już coś tak chodzi, tak? Kto wie, no słuchaj, przecież to ile w Polsce Netflix jest? 4 lata, tak? 4, chyba 5? Tak. No to nie jest dużo. Jeszcze mają czas, jeszcze dlatego mam nadzieję, że to się przełoży na to, że. Tak, między tym, że jednak może będzie jakieś zaufanie, to. Ale faktycznie no też czas jest, ciągnie do tego, żeby porównywać się z brytyjskim środowiskiem, ale ono jednak jest osadzone na dość mocnych fundamentach. Tam rzeczywiście, wiesz, raz, że to, o czym mówiłaś, ta sieć takich klubów, gdzie można występować, gdzie można ten, ale faktycznie też tam od góry szedł taki jednak przyzwolenie na to, żeby to się pojawiało pod auspicjami publicznego nadawcy i on dosyć mocno finansował te takie ambitniejsze rzeczy, tam Blackadder, wiesz, tam Monty Python i tak dalej, no załóżmy. Monty Python, jakby się nie spojrzeć, to ma z 50 lat już przecież, tak? Więcej nawet? Chyba no, tak, ponad 50. No. W pale nie mieści, że to poszło w ogóle, to jest tak dziwne. Przecież wtedy, tak, to jest... W Wielkiej Brytanii wtedy homoseksualizm był nielegalny. Ale wiesz, w ogóle przecież oni mieli ten taki cudowny motyw, kiedy była ta, kiedy Thatcher była ministrem, tam, że była tam premierem i były bunty i strajki górników. Zgadza się, wtedy tak właśnie homoseksualiści się do nich podpięli, nie? Tak jest, o tym słynny film. Tak, Pride. Ja uwielbiam ten film w ogóle i właśnie uwielbiam to, że to jest prawdziwa historia, tak? Tak, że faktycznie tak później związki zawodowe górników wsparły to, żeby w ogóle wprowadzić jakieś prawa, tak, dla tak związków jednopłciowych. Tak, coś, co wynikło raczej z takiego drobnej pomyłki, bo można tak to nazwać, bo takiego niezrozumienia się. Tak, troszkę tak. A sam film jest świetny, tam w szczególności polecam scenę taneczną. To jest wybitna, jak... już nie będę się zagłębiał, ale jest rzeczywiście... No, to jest fascynujące społeczeństwo, ci powiem, tylko że rzeczywiście czasami... I kurczę, jak ostatnio tam byłem, to aż tak mnie przygnębił ten Brexit, tak autentycznie, że to trochę zamyka ich. Oni sami się w ogóle nie wiedzą, co się ładowali, mi się wydaje. Bardzo. Dziwne to było. I to faktycznie będzie bolało i to będzie bolało jeszcze mocniej chyba z czasem. Natomiast nie, no jakby ja jestem też ogromną fanką tej kultury i tej przestrzeni. Ja też tam często latam. Zaskakuje mnie to w ogóle na przykład, że jak występowałam tam kiedyś dla Polaków, że miałam wrażenie, że tam jednak większość Polaków, która tam jest, to jest taka prawostronna myślowo. Konserwatywna czasami, bo wiesz, jest takie założenie, że będąc w nowym środowisku, w której się jednak bardziej progresywnym od siebie, to w efekcie tego najbardziej, bym powiedział, konserwatywne swoje elementy tożsamości się uzewnętrzniają. Inna teoria taka, że chcąc jednak wpasować się jakoś w społeczeństwo, które jest inaczej trochę, stosuje się takie techniki, że wiesz, wyszukuje się słabszych wtedy i mówi, o, ciapaci, rasistowskie rzuca się teksty, podczas gdy rasizm nie jest elementem współczesnego brytyjskiego społeczeństwa, wręcz odwrotnie. No dokładnie, u nich koloryt jakby na ulicach i wszędzie indziej tak dookoła i tak dalej. No ja generalnie też ostatnio dużo działałam w kontekście różnorodności i inkluzywności w mediach. Tak. I kiedyś właśnie musiałam przygotować przykłady w kontrze do polskiej reprezentacji osób z niepełnosprawnością, to pokazałam, jak to wygląda właśnie w brytyjskich mediach. Tak.
Tak. Po prostu tam to ja byłam w szoku, że tam po prostu jest taka różnorodność, mhm. że masz, pomijając fakt kolory skóry, ale że właśnie, nie wiem, osoby na wózkach, osoby w jakichś tam amputacjach i tak dalej są autentycznie prowadzącymi, znanymi i gdzieś tam w tej przestrzeni cały czas się pojawiają, tak? Zgadza się. W Polsce, wiesz, ja do dzisiaj się nie doczekaliśmy, aż że dziennik prowadzi człowiek ze śląskim akcentem. W sumie zawsze dziwiło. Dlaczego w sumie? Albo w ogóle z akcentem. No. Ja wiem, że ten, ale jeżeli się spojrzy na przykład na Wielką Brytanię, tam to jest nawet zachęcane, że jeżeli masz dość ciekawy akcent, to jest twój plus. Kiedyś oczywiście było odwrotnie, raczej z tym takim poszesz to peki. Kokni. Nie, ten właśnie, wiesz, jeżeli chciałaś się przebić, to musiałaś mieć ten taki z wysokiej klasy, okay. nie, tam, bo to jest jednak społeczeństwo klasowe. Ale Polska rzeczywiście pod tym względem, ja nie wiem, czy nie zaliczyliśmy nawet pewien regres, bym rzekł. Tak jak się zastanowić. Nie to, że w obrębie samych mediów, ale kiedyś przeszliśmy od obojętności do czasami wrogości miejscami, tak mi się zdaje. Czy... Tak, bo teraz w momencie, kiedy się komuś powie, że coś na przykład, nie wiem, nie powinien w jakiś sposób mówić albo powinien bardziej właśnie, nie wiem, inkluzywnie działać, to traktuje to jako ograniczanie jego swobód obywatelskich. Udało się w ogóle wygrać wojnę z polityczną poprawnością już w Polsce. Bardzo mnie to cieszy, bo tak można było powiedzieć, że na zasadzie preemptywnego ataku, żeśmy ją pokonali, zanim ona jeszcze się ustanowiła tutaj, nawet jeszcze betów nie rozłożyła. A czy myślisz, że to internet ma w tym raczej rolę taką, jeśli chodzi o inkluzywność, ma raczej rolę pozytywną, czy raczej negatywną? Bo z jednej strony ma prawie każdy może w tym momencie zaistnieć lub też przedstawić tą swoją wersję zdarzeń, ale dokładnie odwracając, może jest też masa osób, które postara się, żeby tak nie było, prawda? Zakrzykując. Czy to jest w ogóle, czy internet się raczej, wiesz, ze względu na to, że mamy okno na świat absolutne, to raczej jest to plus, czy raczej minus? Wiesz co, to są, mi się wydaje, równie mocne sprzeczne siły, bo z jednej strony faktycznie właśnie mamy to, że możemy sięgać dalej, możemy zobaczyć, jak inaczej jest gdzieś, czy możemy właśnie jakby inspirować się i szukać przykładów dla takiego wewnętrznego wsparcia nawet, jeżeli są to właśnie osoby, które nie widzą swojej reprezentacji w przestrzeni publicznej, nazwijmy to polskiej, no to mogą ją widzieć gdzieś poza granicami i to jest ekstra, natomiast z drugiej strony negatywnym jest to, że internet dał ogromną anonimowość. I zachęcił tych, którzy tak naprawdę nic nie zrobili, poza tym, że siedzą i napierdzielają komentarze i dał im taką, wiesz, siłę wręcz napędową do tego, żeby po prostu próbowali zdusić w zarodku, wiesz, wylać swoje wszystkie frustracje najgorsze i w ogóle, czując, że no przecież nikt mi nic nie zrobi, bo mam, nie wiem, fejkowe imię i nazwisko albo w ogóle nie, nawet, wiesz, działam pod jakimś tam pseudonimem czy czymś. Na przykład zamienił litery pierwsze imienia i nazwiska i koniec, nie do wykrycia jest. No oczywiście, człowiek, w ogóle... Absolutnie, nie wiem o kim mowa. No. Teraz niedawno właśnie znajomych właśnie mnie dopytywał, czy to jest... kurczę, tylko ja sam się zastanawiam, czy ja mogę to powiedzieć, bo on pytał w kwestii anonimowości, wiesz, jak czyjąś tożsamość ukryć. A mówię, a jak ta osoba się nazywa? No tak samo jak ja. Ja mówię, no to nie możesz ukryć jej tożsamości, jeżeli powiesz, nazywa się tak samo jak ja, to już można zidentyfikować przecież. To już poszło, no. Tak, ale to przepraszam, to tylko mi się przypomniało jako metodę na zanonimizowanie kogoś. Nie, bo to jest w ogóle ciekawy koncept, że ktoś utożsamia możliwość dodania komentarza z wolnością słowa. Bo jeżeli się zastanowisz, to ten komentarz wielokrotnie jest wtórny. To jest jakby bardzo dobrze, że jest, ale tak często też służy do tego, żeby kogoś zaatakować, życzyć mu bardzo źle. I w obrębie wolności słowa nie ma dopuszczenia do tego. Nie, nie możemy się... Jest możliwość prowadzenia dyskusji,
to racja, tak, ale nie możemy pozwalać na agresję, bo to nie jest część dyskusji, która się obejmuje, jest chroniona wolnością słowa. Nie, no to jest w ogóle, wiesz, ja sobie zazwyczaj w takich sytuacjach próbuję wyobrazić, czy jakby tych ludzi przenieść, jakby zabrać im internet i powiedzieć, postawić ich przed tą osobą, do której mają te wszystkie anse, co chcą powiedzieć, czy byliby w stanie. Mi się wydaje, że co najmniej połowa, jak nie więcej, by w tym momencie odpadła i się wycofała, tak? No pewnie większość, choć ci, co pozostali, to dopiero by byli ciekawi ludzie, którzy potrafią To jest Konfederacja, tak? No, w tym momencie. Tak, szczekacze. Wiesz, no. O nie, oni są mocni bardzo w internecie, trzeba przyznać. Potem jak już rzeczywistość przychodzi, to się robi smutniej. Wiesz, mamy przykład tak naprawdę sprzed, nie wiem, 2 dni, 3 dni, jak Mata wypuścił nowy kawałek i wszyscy zinterpretowali, że w momencie, kiedy powiedział, że tam ty wylewasz maczę, głupia pizdo, to że to jest do Mai Staśko? Jeszcze raz. Dobra, Mata, czyli ten młody raper, nie? Ten raper, tak. Raper. Ja niestety nie bardzo znam. Dobra, więc generalnie sytuacja była taka, on stworzył zestaw z McDonaldem. Co? Tak, miał swój zestaw w McDonaldzie. Brawo. No nie? I generalnie, no i jakby no, nie był to ani najlepszej jakości, ani niczego. No i słynna bojowniczka o wolność, sprawiedliwość i Maja Staśko nagrała filmik recenzujący. Tak. No, z negatywnym oczywiście skutkiem, bo stwierdziła, że no nie jest to fajne i że wspiera taką dużą korporację, tak. I w ogóle, no jak to Maja Staśko, tak miała prawo. Nie wyzywała go, nie obrażała go, niczego nie zrobiła, tak? Tak. I on teraz nagrał kawałek jakiś tam, dobrze, w którym właśnie jedna z fraz jest, że właśnie ja coś tam zarabiam, a ty wylewasz maczę i tutaj właśnie. Aha, tak, i tak. Właśnie, i najlepsze jest to, że tak, pomijając fakt, że nigdzie tam nie jest powiedziane, aha, że to jest do niej, ale wszystkie media, które cytowały, o, Mata nagrał diss na Maję Staśko, tak? Po czym jakby wszystkie dzieciary, które go słuchają, zaczęły wysyłać do niej dokładnie, wiesz, te same wiadomości, że jakby poczuły się zachęcone, że o, to możemy ją tak wyzywać, no to lecimy. I tu masz przeciwwagę, tak? Ona skrytykowała go bez żadnych inwektyw, a masz całe stado teraz jelonków, co leci na nią, to i wiesz, i tak naprawdę jedyne, co są w stanie jej powiedzieć, oni są jej w stanie powiedzieć pod tytułem, nie wiem, jesteś nierzetelną dziennikarką, nie wiem, jesteś kimś tam, tak? Nie, oni jadą po prostu najgorszymi inwektywami, jakie się tylko da. No, wiesz, coraz częściej jakby pozory dyskusji, bo dyskusją tego nie nazwę w internecie, to są starcia plemion. Po prostu rzucają się na siebie ekipy i to przypomina ustawkę. Tam nie ma znaczenia, wiesz, że, tylko że na ustawkach honorowo ktoś na sam koniec, szacunek, że podjęliście walkę, jak karetka zbiera człowieka z przetrąconą szyją. Ale faktem jest, że czasami właściwie ciężko jest teraz porozmawiać z kimś w internecie. Nie, to jest... Że o co chodzi? Ja kiedy, nie wiem, a kiedy ostatnio tak udało się wynieść tak rzeczywiście coś ciekawego? Ja ostatni raz, jak pamiętam, to jak byłem na forum, zacznijmy od tego, dotyczącym zegarków. I tam była dość rzeczowa, chyba o to tylko się ludzie jeszcze nie potrafią pokłócić. Choć mój kolega mówił, że jak był na forum, bo chciał sprzedać swój samochód Mercedes A-klasa, to tam trwała 12 lat inba o to, czy to jest babski samochód, czy nie. 12 lat. On ma screen. Nie, no to jest przerażające. Ja chyba bym na tym etapie, nie wiem, już tak ciężko jest w tym internecie, jest tak przygnębiająco. Zresztą to też czasami traktujemy go jako jedność, prawda? A to są jednak, on jest tak jakoś tak poporcjowany, że niektórzy zostają w pewnych terenach, nigdy w innych, ale czasami jak to się przeleje, to tak mogę Nie, no właśnie jakby, ja tak mam szczerze ci powiem, że ja mam to swojego małego, skromnego fanpage'a, ja mam te moje 16 tysięcy tam osób. To są ludzie z podobnym mindsetem jak mój, to są ludzie generalnie z podobnych środowisk, zarówno społecznych czy coś, to są ludzie o podobnych poglądach. I ja się jakby, jak piszemy jak cokolwiek, to ja wiem, że my już mamy swoje inside joke'i, my już mamy swoje jakieś tam i to jest okej. Okay. Ja nie potrzebuję tego nie wiadomo jak rozwijać, bo ja zdaję sobie sprawę, że im bardziej to będę otwierać, im więcej osób będzie schodziło, to tym mogą być to osoby, że tak powiem, mniej przypasowane, albo takie, które właśnie wręcz w drugą stronę będą próbowały gdzieś tam to zdusić. I w momencie właśnie, kiedy nie daj Bóg, ja jak piszę jakiekolwiek rzeczy, czy nie wiem, czy się coś wkurzę, czy cokolwiek skomentuję, to ja to piszę z założeniem, że to jest do nich. Jasne. Ale już od dłuższego czasu widzę, że jestem obserwowana przez różne portale, Onety, WP i takie inne. I
jeżeli komentuję jakąś publiczną rzecz, to za chwilę się gdzieś tam znajduje tak. Na front page'u. No właśnie. I ja w tym momencie mam taki totalny mindfuck, bo właśnie wtedy mi się zlatują ludzie, tak. To ja wcale tam nie zapraszałam, wcale ich tam nie chciałam. Tak. Nie założyłam, wiesz, bo ludzie traktują, że jeżeli ktoś mnie zacytował, czy jakiś portal, czy cokolwiek wyciągnął moje to, co ja powiedziałam, to tak jakbym prawie, nie wiem, ja się tam wcisnęła na chama i chciała tak. Sama po prostu rozgłosić całemu światu. To, co ja tam powiedziałam, to absolutnie nie ma sensu najmniejszego. I dopiero wtedy właśnie się uczę tego, jak bardzo nie chcę być chyba bardziej, że tak powiem, czytana, czy tam, nie wiem, popularna, cokolwiek, bo się tego po prostu boję, bo wtedy zdaję sobie sprawę, że im więcej tych ludzi będzie, tym więcej ludzi będzie mogło, czyli właśnie mi trochę zrobić bakienko, a ja się bardzo dobrze czuję w tej małej przestrzeni. Pierwsze, co robisz, to tak, Ola, telefon do tej osoby mówi, ty, 50% z tego artykułu jest moje, bo ty się nie narobiłeś, ty jesteś dziennikarzem. Pierwsze słyszę. W ogóle to też w ogóle podoba mi się, że tak jak i poprzednia sprawa, o której wspomniałeś, że to jest jakby, wiesz, szarpanina, no tam czasem ludzie się kłócą i to jest niedobrze, ale ze względu na to, że wiesz, że jednak dziennikarstwo stało się biznesem atencji uwagi, w wielkiej mierze, że tu chodzi głównie o to, żeby tam tak kliknąć dwa razy, jeszcze posiedzieć i wiesz, żebyście się reklama, to w służbie takiego algorytmu tego, żeby o, no to musi być pozycjonowane, musi być wyświetlane i tak dalej. Każdy jest troszeczkę, w szczególności w takich medialnych tych takich outletach, bo nie nazwy tego mediami per se, to jest w ogóle walka jak wyścig szczurów, taki potworny. Nie, to jest przerażające. Ja ostatnio miałam taką sytuację i po prostu pierwszy raz w życiu autentycznie sobie powiedziałam, że przez jakiś czas z danym medium nie rozmawiam, bo po prostu mnie wściekło. Była sobie konferencja. Konferencja się nazywała Sexon, ona dotyczyła właśnie seksualności osób z niepełnosprawnościami. Ja podczas tego miałam prelekcję na temat ogólnie samoakceptacji takich bajerów. Piękna inicjatywa, świetni ludzie, w ogóle genialna sprawa. Talk FM było jednym z patronów. I Talk FM mnie zaprosiło po wszystkim, żebyśmy pogadali w ramach wywiadu ogólnie o tego typu tematyce. Rozmawiałam z redaktorką o wszystkim tak naprawdę, o seksualności, o samoakceptacji, że tak powiem, patriarchacie w Polsce, o aborcji, o wszystkim gadałyśmy. I oni potem z tego oczywiście zrobili, znaczy oprócz tego, że było to jako do odsłuchania, to jeszcze było skrótowo w artykule i było tam kilkanaście moich wypowiedzi zacytowanych. Jakaś i tylko ta fragment, jak powiedziała, że Pol Pot to był spoko chłop i Mao Zedong też był spoko. I oni tylko to wyjęli. Nie, oni wyjęli to, że jak ja powiedziałam o tych, o tym, że dostaję creepy wiadomości i dickpiki, nie? O nie, to było wiesz, i to było takie na zasadzie, że to było, wiesz, w ramach rozmawiania po prostu o dziwnych sytuacjach, tak, w internecie. To się zdarza praktycznie każdej kobiecie, która funkcjonuje w internecie. I wiesz, i w pewnym momencie patrzę się, ja mam ustawione Google Alerty, więc ja dostaję informację, kiedy jakiś artykuł się na mój temat pojawia. I na WP Kobieta artykuł mężczyźni jej pożądają, nie uwierzycie, jakie wiadomości dostaje, nie? I po prostu jeszcze adres powinni podać. Tak, i te dwa moje zdjęcia, nie, jakieś tam, wiesz, w ogóle wyciągnięte kurde jeszcze z czasów Polsatu sprzed 11 lat. Ja po prostu na to spojrzałam i wiesz, i piszę do tej kobiety. Ja od razu zazwyczaj taki moment, wiesz, wynajduję, bo tam jest imię, nazwisko, wynajduję i ja mówię, po cholerę. No ale to przecież to jest zacytowane. Ja mówię, ale wyrwane z kontekstu. Zrobiłaś cały artykuł, tak jakbym ja chodziła wszędzie i się żaliła za przeproszeniem, że mi faceci wysyłają dickpiki. No. Weź się ogarnij, tak? Jasne. I po prostu wzięłam to, wrzuciłam to u siebie na fanpage, bo ja zazwyczaj w takich sytuacjach od razu reaguję na zasadzie, zobaczcie, jaka bzdura. Tak. I na szczęście jakby ludzie, wiesz, zareagowali całkiem spoko, ale najlepsze było, że ja mówię do tej dziennikarki, zdejmijcie to. A jak Boga kom, to zdejmijcie, jeszcze napisane do Talk FM-u. Talk FM też tam powiedział, że zareaguje ze swojej strony, ale no nie mogli za bardzo, no bo to było, wiesz, prawo cytatu czy coś tam. Tak. Natomiast powiedziałam, że ten, on powiedział, no to ja muszę pogadać z wydawczynią. No niestety ja nie mam takiej władzy, żeby to zdjąć, ale możesz napisać do wydawczyni. Ja mówię, to ja mam teraz latać, kurde? I prosić kogoś o to, żebyś zdjęła ten durny artykuł. Ja mówię, no dziewczyno, zastanów się, tak? I szczerze mówiąc, od tamtej pory, jak dostaję właśnie, bo już dostałam chyba ze dwie jakieś tam znowu propozycje rozmów właśnie do WP Kobieta. Tak. Nie, sorry. Wyraźnie. Ale po prostu jakby, to są inne osoby. Ja wiem, że tam jest kilka redakcji, kilka dziennikarzy i tak dalej, ale póki co, jeżeli oni nie byli w stanie nawet zareagować na moje powiedzenie nie zgadzam się, tak, to ja nie będę z nimi gadać, tak? Ty pomyślał, że akurat WP Kobieta, a nie WP Mężczyzna ma problem z nie, to jest rozumiem. Prawda? To było dziwne. O ironio. Ja bym się powiedział po drugiej stronie, ale faktycznie to jest, nie no słuchaj, no kryzys tego jak wyglądają media teraz jest
jest tak przygnębiające. Ja nie wiem, czy to jest, nie ma też zawrotu. Nie sądzę, że da się cofnąć. Nie da się już tego wtłoczyć, tego gina do butelki. To jest po sprawie. Więc jest książka, której teraz niestety nie pomnę nazwy dokładnie, ale ona dotyczy takich, wiesz, wirtualnych samosądów, które się czasem, bo bardzo przyjemne poczucie oburzenia, które wiesz, czasami wzrasta, w szczególności w Stanach Zjednoczonych znacznie mocniejsze. Tam też Twitter działa aktywnie, każdy tak. to praktycznie, jak tam słyszysz, że 35% osób bierze swoje wiadomości z Twittera, mówię, no to świetnie. Letalne źródło informacji, tak. Nikt tam zweryfikowane. Nie ma powodu, by kłamać. No. Więc, no ale z drugiej strony właśnie, jeśli się zastanowić, że te media tradycyjne, tak to nazwiemy, one też już nie trzymają się tych standardów, które chciałyby, choć wiesz, dalej ja mam jakieś takie głupie przywiązanie do papieru, że jak coś jest wydrukowane, to jednak ktoś tam, wiesz, to usiadł, to gdzieś szło, nie? Ktoś musiał to 3-4 razy przeczytać. Tak, no, jak mi się zdaje, że to przynajmniej o tyle lepiej, nie? No. Kto tam dzwoni dzisiaj? Nie, nie mogę teraz. Wiesz, no ja generalnie od października... To WP kobieta zbyt. O, słyszeli, teraz będą chcieli mnie dojechać, kurde. WP kobieta. Fajnie, że... Nie, bo coś czuję, że nie jest też, że jest WP mężczyzna. Prawdopodobnie jest tylko WP kobieta. Tak, no. tak. Albo ewentualnie wtedy jest, wiesz, jakieś auto WP, coś takiego, i to jest traktowane jak WP mężczyzna. No jakie są kategorie rzeczy? Są tak, turystyka, kultura i kobieta. Tak, dokładnie, to jesteśmy osobną kategorią. Tak. Natomiast ja od października pracuję dla Aż Dziennika. Jasne. Tak. I to jest w ogóle mistrzostwo świata i tylko rozbroiło mnie to, że faktycznie od dłuższego czasu, jak rano wstajemy i tam patrzymy się, o czym napisać, to nie musimy zmyślać. Nie, jest grubo. W ogóle kudos, bo Aż Dziennik trochę zmienił. W ogóle to jest niesamowite też, przykład tego, jak no jednak pomysł, który nie jest wiadomo jakiś absolutnie oryginalny, bo to nie o to chodzi, tylko że jak przeszedł ewolucję od jednak takiej troll strony, tak to nazwijmy, do medium, które dość często właściwie publikuje bardziej rzetelne informacje o tych prawdziwych. Tak, tak, zdecydowanie. Mnie zawsze to rozbraja, jak właśnie ludzie piszą w komentarzach, że Jezus Maria, za każdym razem modlę się, żeby na końcu było napisane, że to jest Aż Dziennik, już to jest zmyślone, a wcale nie jest. Nie, no teraz kilka dni. Mi się najbardziej podobało, głupio, że to jedną rzecz, tylko powierzenie Matce Boskiej Elektrowni, tam się bardzo podobało. Wybitne to było. Świetna, nie, w ogóle abstrahując, ja nie wątpię, że ten pan prezes jakby jest wygląda na osobę wierzącą, albo dość koniunkturalną, żeby to zrobić, ale to, że on się przedstawił, to mi się tak spodobało. Matce Boskiej się przedstawił, czyli magicznej istocie, która gdzieś lata, wiesz, ma pewnie takie skrzydła na 16 metrów z motyla i ona mówi, z tej strony taki, z tej strony prezes, nazywam się Jarosław. Wspaniała rzecz, także tak. Nie no, to Aż Dziennik, ale to wiem też, że Marta Nowak chyba też. Tak, Marta Nowak, tak. Marta Nowak jest tam. Kurde, przyjmujecie. Bardzo słusznie, bo tam wcześniej to było takie męskie. To było dosyć mocno. No teraz są nas 3 dziewczyny. No, 3 dziewczyny są w redakcji. Powoli. Niedługo będzie Aż Dziennik Kobieta. Znaczy jest. Znaczy jest, jak wejdziesz sobie na Aż Dziennik, to jest osobny dział, jakby taki ten, ale na szczęście. Ja na przykład ostatnio głównie poluję na tematy gamingowe, bo chcemy więcej o gamingu pisać, więc ja idę w tym kierunku. Tak? Ja nie będę pisała do Aż Kobiety. Ola, to w ogóle. Jak już kopiemy te gniazdo Osto, które jest najbardziej wyluzowane od ekipy, która się zajmuje grami komputerowymi. Prawda? Najbardziej wyluzowani ludzie. Tak jak ostatnio było ciekawe, bardzo mi się podobała inba, że CD Projekt zrobił ten stypendium dla dziewczyn w Game Devie właśnie i wylało się panom dlaczego. Incydent tak zwany, nastąpił incydent kołowy. Chociaż to takie trochę też, wiesz, CD chyba po prostu próbował, już teraz próbuje na wszystkie strony uratować swój wizerunek. Oni idą dobrze. No, ja nie wiem, co następne. A co myślisz, co oni mają do zrobienia teraz? Będą Wiedźmina robić nowego? Jezus, tylko nie to. I wprowadzą postaci z niepełnosprawnościami. Najpewniej, tak. I wszyscy, Wiedźmin ładnie, na wózku. No nieźle. I poza tym elfy nie były czarne, ja wyraźnie widziałem elfy, także u nas elfi byli. No. Innego. Znaczy oni będą musieli teraz wypuścić coś takiego bez żadnego hype'u, bo oni muszą teraz odzyskać zaufanie ludzi. Oj, więc... tak, zwłaszcza, że oni są dalej spółką akcyjną.
więc no. I tam panowie, to przyznam, że na ich twarzach widać, jak kurs akcji spadł. Nie chciałbym się obudzić następnego dnia z tą wiedzą, tylko wow, to tak dobrze poszło. A grałaś może w tego w legendarnego cyberpunka, bo ja się nie zabrałem. Wiesz co, grałam i się tylko wkurzyłam, ponieważ wiele lat wcześniej przeżyłam bardzo fajną przygodówkę, która się nazywała Dreamful Chapters, która właśnie posiadała taki cyberpunkowy przyszłościowy świat i moim zdaniem to wyglądało o wiele ładniej, było o wiele lepiej zrobione niż to, co tutaj się działo. Cóż, właśnie o to chodzi, że wszyscy też narzekają, bo ja sam nie mogę potwierdzić, że to jest taka potwornie konserwatywna wizja przyszłości. Tak. Nam po prostu chodzi o to, że no są firmy, ale one tak działają i tak dalej. Tak się, tak, nie, no, transhumanizm, jeśli będzie tak przyspieszał, to naprawdę zmieni postać rzeczy. Nie? A tutaj jest, to polega na tym, że możesz gadać z robotem. No bo wiesz, oni bazowali tak naprawdę to na RPG-u, który powstał 30 lat temu. Więc będzie, wiesz, 30 lat temu to myśleli, że my już będziemy mieli ruchome chodniki, tak? I będziemy latać samolotami do pracy czy do szkoły. Tak. Tak, więc jakby tam ruchome chodniki są tylko na lotniskach, bo no właśnie. Tylko tam się opłacają. No ale Mike Pondsmith, który był twórcą tego, on głównie pisał z punktu widzenia takiej, wiesz, no, krytyki. A nie tyle jakiś tam, ale jednak społeczeństwa amerykańskiego początka lat 90. To nie, więc jakby to, czy to jest jakby rzadko kiedy to jest bezpośrednie przewidywanie przyszłości. To jest raczej krytyka o teraźniejszości przez pokazanie, jak w jakim kierunku może ona zmierzać. Ale w ogóle nie, tam. To było dziwna rzecz w ogóle. Wiesz, firma się wzięła za taką gigantyczną produkcję, na której marketing to były jakieś niewiarygodne pieniądze. Tam było wszystko i trochę, nie? No. Oni praktycznie palili, zrzucali z helikoptera, żebyś to kupił. Keanu Reeves, przyjdę do ciebie do domu, pogra godzinę. Dokładnie, dokładnie. Że to kosztuje wszystko. Przerost formy nad treścią, więc teraz najlepiej jakby wypuścili coś naprawdę dobrego, ale bez żadnego hypu, takiego, żeby ludzie stwierdzili na zasadzie, okej, dobra. Tak. W ogóle AAA Gaming, czyli te wiesz, ten najlepszy to jakoś, a czy z jakichś takich niezależnych tytułów ci w ogóle ostatnio byś była w stanie polecić, bo ja powiem ci, że to jest chyba miejsce, gdzie najciekawsze rzeczy się teraz dzieją zdecydowanie. Te wszystkie takie, wiesz, studia niezależne, które tworzą, często to są na przykład 2-3 osoby, które tam lubią w tych grach, ale mają pomysł, mają wiarę. Czy coś takiego rzuciło ci się w oczy? Wiesz co, ja ostatnio miałam przyjemność akurat testować grę polskiego studia Mass Creation, które wypuściło takiego beat'em up'a takiego klasycznego. Wiesz, jak się kiedyś grało na maszynkach, że wiesz, idziesz w prawo cały czas i napieprzasz po kolei różne otwory, nie? No to właśnie wypuścili Shinga. Shing bardzo... I autentycznie właśnie tam masz 4 postaci, generalnie idziesz cały czas w prawo, masz jakąś tam misję do zrobienia, ale po prostu dla takiego typowego wyżycia się po prostu, jest to genialna giera. Zgadza się. Tak naprawdę. I tutaj bardzo ją propsuję zawsze, bo uważam, że aż za mało jakby gdzieś tam się to pojawiło w sieci. Właśnie, bo to wyszło mniej więcej w tym samym czasie co Cyberpunk, więc nie mówił. Tak? Teraz ludzie będą czekali na Dying Light'a dwójkę pewnie. Zgadza się, tak. To też, Techlandu, więc... No, spora gra, to też, ale oni właśnie też zmierzają w kierunku takiego, wiesz, napuszenia, strasznej inflacji tego wszystkiego. A to, nie, no ale kurczę, boję się, że dojdzie z grami, z tym, co z filmami, że to musi być hit. Musi być hit, to musi być, wiesz, szkoły. Że nawet ci, co nie grają, będą wiedzieli, że jest taka gra, nie? Tak, że to wszyscy mają w to, wszyscy grają i dzieci na TikToku się przebierają za coś. Tak, a nie może być gra po prostu porządna. Dzieci na TikToku dalej grają w Animal Crossing i Simsy. Zgadza się, Among Us. Nie, bo, ale to ciekawe, bo ja przyznam, że tak jak sobie obserwuję, to a właściwie jaki jest twój ulubiony typ gier, jeżeli chodzi o to, czy ty masz jakąś swoją kategorię? Ja generalnie po pierwsze jestem wyznawczynią Tomb Raidera. I jakby od pierwszej części, od 96 roku absolutnie wszystkie części. Ja mam tak, że ja co 2-3 lata przechodzę od początku do końca wszystkie. Gratuluję. No, więc jakby mam totalnie fioła. Z Angel of Darkness włącznie? Tak, wiem, że boli mnie, ale przechodzę. Boli mnie, ale przechodzę. Szczerze mówiąc, bardzo mnie boli to, jak poszło, w którym kierunku poszła ta gra. Gdzieś
tam liczę na to, gdzieś schodzą słuchy, że kolejne, bo mają być oczywiście kolejne, bo to jest, że tak powiem, dojna krowa, że mają wrócić do tej trochę klasycznego typu rozgrywki, bo w tej chwili tak naprawdę wszystko jest podane na tacy. Tam po prostu masz podpowiedzi, system ci pokazuje, co jest aktywne, co jest nieaktywne, gdzie masz iść, co masz robić i tak dalej. Wiesz, w oryginałach to po prostu trzeba było się patrzeć na każdą teksturę, czy gdzieś coś nie odbiega, jakiejś szpary nie ma w teksturze, bo prawdopodobnie tam jest element ruchomy, nie? Tak, to były w ogóle gry związane z eksploracją, z zagadkami też. Tak. To były dosłownie solucje przejścia, bo musiał. Bo pamiętam, że ludzie utykali, nie? Jakby tak, nie wiem, tam trzeba było, kurczę, kupić serwis albo ten i wyszukiwać. No i właśnie z tego przeszłam na przygodówki, ale takie właśnie, zaczynając od tych takich najbardziej klasycznych, typu Broken Sword, typu Monkey Island i w ogóle właśnie później przez jakieś Atlantisy, The Longest Journey, właśnie cała seria zakończona Dreamfallem, to są takie moje, wiesz, evergreeny, które uwielbiam i tak naprawdę bardzo mi brakuje. Tak mam wrażenie, że w tej chwili no coraz mniej tego typu gier wychodzi, takich typowych point and click dobrych przygodówkowych. Zgadza się. Gdzieś tam... Choć seria Life is Strange udowadnia, że jest zapotrzebowanie. Już dokładnie jest zapotrzebowanie, więc mam nadzieję, że gdzieś tam będą jakieś comebacki kolejne. Natomiast no zawsze właśnie gdzieś tam, wiesz, lubiłam się pościgać, lubiłam się ponawalać, lubiłam jakieś RPG, nie wiem, Baldura rozbrajałam takie bajery, ale gdzieś zawsze serduszko właśnie zostawało przy tym, gdzie mogłam po prostu się zmużdżyć na parę godzin i faktycznie, wiesz, i widzieć ten progres, tak? Tak. Nie lubię gier, tak naprawdę, które polegają w dużej mierze na crunchu, tak, że musisz po prostu, nie wiem, gdzieś tam nabijać jakieś punkciki czy czegoś, expa, bo po prostu inaczej nie przejdziesz kolejnego poziomu, czy nie poznasz kolejnej postaci, a ten expie nie zajmuje ci, kurde, dobę. Tak. Zabij 1000 tygrysów, by dostać bursztyn. No dokładnie. To jest po co ci strasznie bursztyn? Frustrujące. Wiesz, 10 bursztynów, to zobaczysz. O, właśnie. O, takie. To jest, no tak, no, przyznam, że jest dziwne, że te najgorsze elementy gamingu zostały czasami podniesione do miary całych jakby gałęzi całego biznesu, bo wszystkie tak zwane click-hole, wiesz, te najgorsze elementy MMORPG-ów po prostu to są teraz gry, jakby, no. To, że w FIFA się nagle losuje karty, ja mówię, co to, czemu tu jest nagle gra, jakaś, ja muszę coś dodatkowego robić, ja nie mogę grać w to po prostu. Ale wiesz, no ten grind się wziął, mi się wydaje, też głównie mierzy właśnie z tych gier mobilnych, bo w grach mobilnych masz tą opcję, że możesz zawsze zapłacić. Tak. I kupić sobie te, wiesz, punkciki szybciej mieć, nie? Nie musisz czekać, szczególnie, że te gry mobilne często opierają się na tym, że gdzieś tam masz ograniczoną liczbę żyć, która się dopiero po jakimś czasie odnawia. Zgadza się. Musieli to jakoś przenieść na... I tam ktoś web ma też, bo dokładnie wyliczył, ile czasu, że wiesz, to jest taki przedział czasowy, że ty nie stracisz zainteresowania, ale jeszcze się zastanawiasz nad tym, czy właśnie nie wrzucić kilku groszy. I tam siedzi prawdopodobnie jakiś web od tabelek i mówi, no tutaj jeżeli damy to, no to gracze zareagowali tak i tak dalej. No to jest minus, że jednak wiesz, plus... że ludzie zdają się chyba trochę bardziej świadomi do tego, że to jest mniej wycelowane w dzieci, bo na szczęście chyba te najbardziej mnie bolało, że tam dosłownie hazard dla dzieci, nie? Tak. Który kumam na takie mniejsze, wiesz, jak tam się gra w kulki albo o Pokemony, nie? No to tam nie przegrasz domu. Nie, ale wiem, że ktoś... Czy to był Kevin Hart? Czy ktoś opowiadał właśnie, że jego syn chyba 3000 dolarów na jakieś tam Smurfo Jagody czy coś takiego wydał? Oczywiście potem jakby napisał wiadomość i mu to zwrócili. Tak. Natomiast jakby sam fakt, że właśnie dziecko miało taką łatwość do tego, żeby, no bo no wiesz, telefon podłączony do karty, wybierasz kup i dziękuję, do widzenia, nie? Na jedno kliknięcie właściwie, no. Da, no. Nie spodziewałem się, że do tego dojdzie, choć się... Gdzie jak gdzie, ale w dziale kultury, bo tak to trzeba nazwać, gry to jest jednak największym, niektórzy powiedzą teraz, dział rozrywki gigantycznej. I to, że niektórzy ich jeszcze nie doceniają, to jest bardzo nierozważne. Bardzo, to ja też to właśnie zauważyłam ostatnio, generalnie, bo za dnia jeszcze pracuję w agencji reklamowej, pracuję w Publicisie i generalnie my mamy taki osobny dział, który się zajmuje marketingiem gamingowym właśnie, bo wielu tak naprawdę ludzi sobie nie zdaje sprawy i po pierwsze, jaki to jest wielki biznes pod kątem czy choćby i gamingu, czy i sportów i w ogóle jakichś takich turniejów, a plus właśnie, że no, teraz w sieci tak naprawdę możesz umieścić reklamę swojego produktu w każdej grze prawie. Tak. Tak, ja pamiętam, jak mi się zdawało to jakimś odrealnionym, że w grze wyścigowej Gran Turismo pojawiały się aktualizowane reklamy, aby przyszłość jest teraz. To już nie będzie bardziej niż to, po czym
Oczywiście jak zwykle nie miałem racji. Tak samo jak odpaliłem GTA 3 pierwszy raz, mówię, to jest najlepiej wyglądająca gra w historii. Nigdy się nie będzie już lepiej. No, ale teraz GTA 3, tak, czwórkę zrobili ten remake. Remaster. Remaster. To jest niesamowicie beznadziejny. San Andreas i te inne. To smutne o tyle, że kto jak kto, ale Rockstara zawsze się kojarzyło jednak z jakością, nie? Że to były gry takie jak już wychodziły, to był Martin Scorsese wśród tych, że on nie robił dużo, ale już ten film wyglądał jak film, albo chociaż Tarantino. No. Że jak się szło, mogłeś się nie zgadzać, mogło cię to czasem irytować, czasem to było tak, że nie wiem, czy ja chcę kogoś torturować, polewać go tam i tak dalej, ale przynajmniej w obrębie tego, czym są gry, to była gra. Kupując taką właśnie za $60 grę, to była rozrywka prawdziwa. A teraz, gdy widzę, że oni po prostu oddali licencję do remastera dla jakiejś tam zewnętrznej firmy, prawdopodobnie idą tylko w komponent online, a tylko siedzę, no dobra, no to już... Chyba właśnie, no ale z drugiej strony, czy ty widzisz też to, że może, o, kto wie, jest jakieś takie miejsce styczności, wiesz, tego polskiego game devu, który jest mityczny sam w sobie, ale z jakimś tam polskim środowiskiem komediowym? Myślisz, czy to jest raczej nie do zrobienia? Bo jak wspomniałeś o Baldur's Gate, to wiem, że teraz całkiem niedawno robili jakieś tam mody dodatkowe i szukali ludzi, którzy by podłożyli głosy. I tak pomyślałam o tobie, bo czy ty nie chciałabyś podłożyć na przykład głosy takie? No jejku, oczywiście, żebym chciała. No to gościu, odezwij się tam, bo ci... Nie, to... nie, to by było super. Absolutnie mi się wydaje, że wiesz, że jakby właśnie biorąc pod uwagę, że komicy się kojarzą z takim dosyć humorem, właśnie specyficznym humorem, z takim przekraczaniem granic, z takim, no też jakby to nazwać, nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale większość komików raczej wygląda i zachowuje i tak w przestrzeni publicznej, to są takie nerdy, no. Tak, tak. Więc oni się będą prędzej kojarzyli z graniem gry, jako nawet promo czy coś, niż, nie wiem, jakiś tam aktor czy pisarz czy coś, tak? Ludzie są zaskoczeni zawsze, jak się dowiadują nagle, że, nie wiem, Henry Cavill, który grał Wiedźmina, sam sobie złożył komputer, nie? Dla ludzi to jest szok, tak? Jak widzą komika, no w zasadzie, no tak, no, standardowo, nie? No, pewnie, gdzieś tego typu kulturą się bardziej kojarzą, więc moim zdaniem absolutnie i fajnie by było to zobaczyć, jakiś taki crossover, bo mi się wydaje, że to jest bardziej, po pierwsze, podobni odbiorcy, podobny typ humoru może się pojawić w wielu przestrzeniach i też po prostu jakby, no właśnie bardziej, inaczej, mniej cenzuralne środowisko, to fakt, bo tam nie trzeba przejść przeskoczyć przez te wszystkie wiesz, pętle, które musisz... Nikt nie musi ciebie tak naprawdę wybrać tam tak specjalnie, tak? Tam po prostu masz jakby ludzi, którzy są też zapaleńcami w jakiejś swojej dziedzinie, też są traktowani przez społeczeństwo jako coś mało poważnego, mimo wszystko, więc gdzieś w tej takiej, wiesz, wspólnocie mogą się odnaleźć. Ale to ciekawe, paralela, bo w sumie nie myślałem o tym, ale wiele osób, które się zajmuje komedią, to jednak w ogóle jakby zjaranie się tam komedią było takie nerdowe na pewnym etapie. Trzeba było po pierwsze znać angielski, trzeba było umieć przeszukać internet, wiesz, Pablo, nie wpisać, tylko Pablo Francisco. No tak. Od tego się zaczęło. Napisy, tak. No. Bo ja pamiętam, to był jeden z pierwszych typów, które widziałem w internecie. Tak, ja też pamiętam. Bo jeszcze... Telenowela i tak dalej, przecież tak, to było piękne. Little Tortilla Man. Tylko, że chyba Pablo nie miał więcej pomysłu ponad to. Tak, jak gdzieś go ostatnio widziałam właśnie i on generalnie cały czas tym samym leci. O, shit. No to jest czasami, i dlatego właściwie trochę zmieniłem opinię, bo ja miałem takie opinię o panią Iglesiasie, że dla mnie to był człowiek, który był przygnieciony swoim talentem. Są tacy, którzy mają tak nudany przez zestaw genetycznych rozwijający się w ich zarodkach talent do, wiesz, no ten człowiek raz, że ma świetną po prostu no, komediową fizys, no, no to jest uśmiech sam na twarzy się pojawia, kiedy go widzisz, drugie ma te zdolności wokalne, mówię, ten facet jest to jest za dobre, będzie ciężko mu się rozwinąć, wiesz, bo ale potem zacząłem oglądać go co z ostatnich lat, bo on teraz już ma więcej. Ja go pamiętam jako, wiesz, jako
młodzieńca. Tak, że on był w tym Last Comic Standing, tak? Tak, tak. I on był w ogóle, jego wyrzucili z Last Comic Standing za to, że znaleźli u niego telefon. Okej. Okay, więc w ogóle on był ten. I właśnie jego pierwszy special po tym, czy chyba miał ten show swój właśnie w Comedy Central, to było właśnie, że on chyba pierwszy, on zrobił karierę przed tym, który wygrał ten sezon Last Comic Standing. Zanim to. Tak, i on właśnie, on nawet do tego nawiązał właśnie na występie na zasadzie, a to ma właśnie swój special w Comedy Central. Zgadza się. To jest, wiesz, wielka moc komedii, że jesteś w stanie stand-upowej w tym wypadku, że jesteś w stanie przekuć naprawdę najczarniejszą porażkę w rzeczy, które dadzą ci jakieś albo innym osobom radość, nie? Dla niektórych to nie jest radość, przekuwanie tych porażek, jak tam... No tak. Czasami ja się też dziwiłem, nie? Że tam Chris Rock chyba zrobił swój materiał o rozwodzie. Tak. Ja nie wiem, czy ja bym tak chciał co wieczór. No nie? Przypominać sobie to jest trudne. Tak jest... trochę wrócić do tych mrocznych momentów. To jest dosyć ciężkie. No, u nas przecież ten Adam Van Bendler zrobił o śmierci swojej mamy, tak? Ten materiał. To też było dosyć mocne. Tak. Natomiast... Teraz musiał zabić ojca, tylko żeby... Nie, oczywiście nie. Słuchajcie, kochani! Siłą Gabriela jest to, że on faktycznie jakby jest bardzo autentyczny w tym wszystkim i że zdecydowanie ta persona poza sceną nie różni się od tej... Tak. Znaczy jest spokojniejszy poza sceną, ale jest nadal tak samo skromny. Tak, on jest niesamowicie skromny po prostu. Dla mnie to najbardziej rozbroiło, kiedy właśnie tam siedziałam na backstage'u z nimi i on do mnie wypalił, no i co myślisz, i zaczął się mnie pytać o konkretne elementy występu, tak? I co myślisz, a czy to wypaliło, a czy to dobrze zadziałało? I tak się, kurwa, stary, ja za przeproszeniem, miałeś cały Apollo teatr, który się rył i mógłbyś powiedzieć, nie wiem, beknąć za przeproszeniem, by się śmiali. A on po prostu tak to przeżywał, nie? Jasne. I to było niesamowite. Natomiast on się zawsze dzielił tą swoją historią życiową. Ludzie wiedzieli, że był w związku, że miał tego syna przysposobionego. Wiedzieli o jego znajomych, wiedzieli o śmierci jego matki. On się zawsze dzielił tymi historiami, dlatego on był tak bardzo autentyczny dla ludzi i było mi się łatwo z nim w jakiś sposób identyfikować, też mi się wydaje. Tak, no jest to sposób, tak. To było jego ogromną siłą, że po prostu ludzie jakby byli w tym z nim i nawet jak w zeszłym roku miał taki moment załamania faktycznie, że gdzieś tam znowu przesadził, bo rozstał się z tą kobietą swoją i faktycznie znowu gdzieś tam popadł i w to jedzenie i w alkohol i w ogóle i zszedł ze sceny na jakiś czas. Jasne. I po prostu zrobił to bardzo otwarcie, zrobił to, pokazał co, powiedział co i jak, ale ludzie jakby byli gotowi na to, potem dobra, okej, w porządku, teraz weź sobie chwilę oddechu, wrócisz, będzie okej, tak? Tak, zszedł ze sceny, też bardzo wolno, bo on jest otyły. Tak, ale... no właśnie to był ten moment, kiedy on znowu zaczął, bo on tam mówił o batalii z cukrzycą i tam będzie dużo, a potem właśnie znowu mu to wszystko wróciło, więc jakby to był ciężki moment, ale no właśnie wiesz, nie ma, on jest takim właśnie, wiesz, człowiekiem, którego masz wrażenie, że jak go zobaczysz, to się do niego będziesz mógł przytulić. Jasne, kurczę, to też musi być obciążające. Bardzo tak, nawet. To jest strasznie obciążające. Bo są przecież dni takie, gdzie się do nikogo nie chce gadać. No, ale nie chcesz mieć uśmiechu na twarzy. Na tym poległa Ellen przecież, moim chyba zdaniem. Chyba tak, ona była taką siostrą łatą. I, tak, i po prostu ludzie zaczęli się denerwować na to, że ona mogła mieć humor zły. Nadto, kurczę, tam od pewnego momentu się odkleja chyba, tak czy owak. Jest ciężko tam. Robisz to mechanicznie, po prostu wszyscy od ciebie tego oczekują i tak naprawdę właśnie zdajesz sobie sprawę, że bardziej robisz to dlatego, żeby zachować pozory, niż bo faktycznie coś cię cieszy, tak? Zgadza się. I ten program był taki bezduszny dość mocno. Już na tym etapie, a chociaż oczywiście on strasznie dużo lat już leciał, jeśli mi pamiętam. W ogóle to jest ciężko podtrzymać pewne elementy. Tak, znaczy wiesz, no ja na przykład zdecydowanie wolałam jej talk show, w którym ona mnóstwo rzeczy nagłaśniała, zawsze ściągała ludzi, którzy mieli jakieś tam różne fajne inicjatywy, czy coś, wspierała je, tego hajsu po prostu rozdawała co chwila coś komuś i tak dalej. Dla mnie to było zabawniejsze niż, nie wiem, Corden jedzący jakieś, nie wiem, podroby, tak, na surowe z jakąś gwiazdą, tak, czy czymś takim. To po prostu, wiesz, jakby tutaj mimo wszystko ona gdzieś tam poszła do ludzi, tak? Ona z tymi ludźmi działała i robiła dużo różnych akcji wspierających, ale zdawałam sobie sprawę właśnie, że w momencie, kiedy te oskarżenia, które wypłynęły wobec niej, to nie były oskarżenia pod tytułem, że nie wiem, kogoś pobiła, kogoś zmolestowała, kogoś zwałciła, tylko to było na zasadzie, była nieprzyjemna. Tak, że to... Ja sobie tak myślałam, kurde woda, jeżeli chodzisz przez 20 lat i codziennie kończysz każdy swój program z zdaniem be kind i wiesz, jesteś taką ambasadorką po prostu pozytywnej energii, no to w którymś gdzieś ci się to musi ulać. Tak. To pewnie mordujesz ludzi też, no. Gdzieś tam na boku. I wielkie brawa dla tych wszystkich bezdomnych, którzy musieli przyjąć szpikulec od lodu w serce, w rękach Ellen ten szpikulec był, bo dzięki temu mieliśmy tak wspaniałe programy. Ale wiesz, bardziej jest problem taki, że
jakby w ogóle, wiesz, komedia zawsze to jest chyba, tak mi się zdaje, walka z czasem, nie? I on ucieka bezlitośnie, nigdy tak. nie czeka na nas, nie? Kompletnie. I bardzo ciężko, wiesz, powstrzymać pewnie korzystania z tych rzeczy, które są. Dlaczego wspomniałem o talencie, wiesz, Iglesiasa i Pabla Francisca, że jeżeli masz rzeczywiście ten talent, który w tym wypadku się taką tą no, niesamowitą zdolnością wokalną przejawia, to ciężko z niego nie korzystać. I znowu, i znowu, i znowu, i tak no, ciężko się rozwinąć. Nie? Z drugiej strony też jest jakaś formuła, którą można wymyślić, jej trzyma, widzę pan Wojewódzki, który to już ileś tam lat trwa. No to wyobraź sobie, jaka jest tam, taka tam jest atmosfera, przypomnę. Ellen to przy tym jest, wiesz, tak. prawdopodobnie, Bob Ross. Więc to jest w ogóle zaskakujące, że to dalej istnieje, ale to też pokazuje, jak bardzo jest jednak taka ta kultura masowa w Polsce taka troszeczkę powierzchniowa. Ona nie jest, ona nie ma, wiesz, ileś tam lat tradycji i tak dalej. Nie, nie, to... Były co ileś tam restart. Właściwie możemy mówić, że wiesz, że to były dwa osobne bloki, nie? W 89 to jest praktycznie od zera budowanie tego wszystkiego. Niewiele rzeczy, które. Więc nie mamy tej tradycji i przez to też czasem. Może kto wie, za jakiś czas. I jest też ten strach przed nowym, tak? Bo tytułem, jeżeli coś nam wychodzi, to będziemy kurde napierdzielali tego 25 tak. sezonów, bo dopóki ludzie nie będą tym żygać praktycznie, tak? Ale prędzej w to zainwestujemy, niż damy szansę czemuś nowemu. Zgadza się. Jest, no właśnie, i też w sumie chciałem się dopytać, bo widziałem, że aż się pomyliłem, bo prowadziłaś rozdanie nagród, nie repliki, replika to jest magazyn. Replika to jest magazyn. Replika notabene dostała nagrodę wtedy. No, no tak, bo jest jednym ze sponsorów. Tak samo jak KGHM ten. Ale i ten, i Orlen. A to jest regularnie, teraz wiesz, tam prezes Lotosu, tam złote punkty wolności. I uwaga, kto dostał? Prezes Lotosu dostał gazety tam w sieci czy coś. Nie, to organizowała KPH. KPH, kampania przeciw homofobii, tak. Ja tak. prowadziłam, to była gala 20-lecia KPH połączona z rozdaniem nagród Korony Równości. Jasne. I gdzie to było w ogóle? To było w Tak, to było w Praga Centrum. A, no kurde. No tak, to w ogóle się gala się działa w Praga Centrum. No bardzo tam tak duże rzeczy. Ja powiem, że to w ogóle nie jest ciężka, to nie jest łatwa robota. Jak ludzie tak myślą, że co to za problem, co jest tam, ludzie, każdy zresztą przychodzi i tam, jak to ktoś powiedział, takie rozdanie nagród wygląda jakby było takie sympatyczne i tak dalej, ale tam każdy jednak z oczekiwaniami przychodzi i czeka na tą swoją kategorię. I nie chcę słuchać żartu. Tak. To była jedna rzecz. Ja ci powiem, że no, dla mnie to w ogóle był ogromny zaszczyt. Ja się strasznie cieszyłam. Wiesz, no, dla mnie to było jakieś tam przebicie kolejnego sufitu szklanego, że ja, komiczka z niepełnosprawnością jakąś tam w ogóle widoczną prowadzę taką rzecz. Więc to było gdzieś tam wejście w jakąś taką fajną przestrzeń. Natomiast no... Ogólnie ta społeczność, mimo wszystko, jest jeszcze bardziej wyczulona na pewne rzeczy. Tak. Więc jakby z jednej strony miałam, wiesz, no ja generalnie tak, no dużo działam wśród tej społeczności, ale zdawałam sobie sprawę, że to nie będzie to samo, co prowadzenie drag queen bingo w klubie Galeria. Tak, tam można lecieć zdrowo. Tylko tam raczej właśnie biorąc pod uwagę, że tam, wiesz, no było mnóstwo, o Jezu, strasznie dużo polityków, no połowa lewicy tam była, tak? Generalnie od groma polityków, od groma ludzi jakichś takich prominentnych, nazwijmy to, w tej społeczności było. I ja po prostu, wiesz, ja dostałam oczywiście teksty, które miałam powiedzieć, plus dostałam przestrzeń na swoje jakieś tam wrzutki, które oczywiście wcześniej wysłałam w razie czego, bo stwierdziłam, że sam spojrzeć, bo ja po prostu właśnie, między innymi Maja Staśko była na publice, ja stwierdziłam, kurde, Wodek, coś, nie wiem, kogoś misgenderuje, czy coś użyje i tak, ona mnie zamorduje po prostu. Ja następnego dnia wyląduję po prostu u niej na blogu, ja się strasznie tego bałam. Jasne. I po prostu, wiesz, skupienie się na tym, żeby autentycznie powiedzieć wszystko odpowiednio, było dosyć trudne. Było takim po prostu ogromną odpowiedzialnością, która dodawała stresu, tak? Jasne. Bo ja w ogóle, jak zobaczyłem, że masz tą deskę, nie? No. To mówię, o kurwa, inny tekstu dali. To znaczy, że jest iluś sponsorów i tak dalej. Tak, o, tak, Boże, tak. Nie, to kto inny niech to mówi. Ale wiesz, jeszcze takie motywy właśnie typu goście, gościnie, tak, gościowe, ja goszczące i w ogóle. No równość trwa. No. Więc jakby to wszystko było bardzo, bardzo mocno rozpisane. Ja się cieszę, że oni mi to rozpisali, bo ja bym tego nie pamiętała. Nie, nie ma opcji. Po to są promptery. Ja zamknę okno. Dobra. Chyba jest porno. Tak przynajmniej mi się zrobiło. Sorry, musiałem wywieszyć, bo piekłem tą kiełbaskę wegańską, jakbyście się dopytowali. Nie, nie. Nie, ale... nie, no to wiesz, to jest... ale...
ciekawe o tyle, co wspomniałeś, że rzeczywiście częściej o sprawy związane z, no w tym wypadku mniejszościami, obrażają się sojusznicy mniejszości niż same mniejszości, bym tak powiedział, tak. Bo to często są zwykle zdenerwowani ludzie. Tak. Też miałam takie poczucie właśnie, że bardziej się bałam, że gdzieś ktoś może właśnie z zewnątrz generalnie coś źle zinterpretować, co ja powiem, niż same osoby, że tak powiem, zaangażowane. No ale faktem jest taki, że ja już od dłuższego czasu właśnie działam w tej społeczności, więc gdzieś tam czułam, gdzie mogę postawić tą kropkę, gdzie mogę gdzieś tam przesunąć lekko tą granicę i na szczęście to zadziałało. Natomiast w ogóle mam wrażenie, i ja sobie tak teraz troszkę to poukładałam, jak po tej pandemii nieszczęsnej zaczęłam powolutku wracać do występowania, że nie jest dobrze w tej niszy. Tak. Że to jest jeszcze troszkę nisza, ale to jest taka nisza, która bardzo łatwo się zapełnia. I przykładowo w momencie, kiedy ja teraz ogłosiłam, że jak szukam miejsc do występów, to szukam właśnie takich przestrzeni queer friendly, takich otwartych na ten, to ja w tym momencie mam ludzi, którzy znowu podobny mindset do mojego, którzy wiesz, premierę miałam programu w Madame Q, czyli w klubie burleskowym. Chyba Marta też miała Iwaszkiewicz. Tak, Marta też tam miała swoją i w ogóle i to było cudowne dla mnie, że wiesz, tam wszyscy, że tak powiem, przyszli w swoich ulubionych formach, bez jakiegoś, wiesz, wstydzenia się. Wiadomo, że do jakiegoś takiego typowego klubu, pubu typu Lolek czy coś, nie przyjdzie ci chłopak w dragu albo osoba transpłciowa. Chłopak z dragami, co najwyżej przyjdzie. No dokładnie, nie? Tam nad kiełbasą posypie. Ale nie będziesz miał tego typu. Tutaj po prostu ja stworzyłam taką bezpieczną, nazwijmy to, przestrzeń i fakt, że mój materiał był bardzo nacechowany, bo ja generalnie teraz mam materiał głównie o tematyce seksualnej, po prostu. O fiucie mów! No dokładnie, prawda? Ale gdzieś tam w jakimś tam moim kontekście i po prostu i miałam wrażenie, że to była zupełnie inna rozmowa, tak? Ja wiesz, ja miałam taką sytuację, która mnie w ogóle rozbroiła totalnie, że wiesz, rzuciłam hasło, bo miałam fragment właśnie o dickpikach i rzuciłam hasło, czy jest na sali ktoś, kto wysłał kiedykolwiek dickpika, nie? Jakaś dziewczyna się zgłasza, ja mówię, kurde, woda, no to nieźle wygląda jak na tranzycji, nie? A ona mówi, nie, bo ja się chciałam koleżance pochwalić. Ja mówię, czym? No bo już takiego fajnego znalazłam. Nie? Ja mówię, okej, możesz mi wysłać? Tak. No dobra. I wiesz, w trakcie występu i tak dalej. I po prostu na rzutniku. No, i zdaję sobie sprawę, że być może w innych przestrzeniach to niekoniecznie by mogło tak wyjść. A nie? Ty zaraz, to jest z tego programu śniadaniowego, to największe prącie w prawda? To było dosyć, tak, przyznaję, że rozumiałam, dlaczego wysyłała, tak? Wiesz, co, słynne powiedzenie, kto gra w dick piki, ten ma dick wyniki. Ale właśnie no gdzieś tam, wiesz, mi się wydaje, że nadal, ponieważ jest taka duża marginalizacja tej społeczności, no to właśnie stworzenie czegoś, gdzie, że tak powiem, daje się ten sygnał pod tytułem hej, tutaj możecie przyjść, być sobą, czuć się bezpiecznie i w ogóle, bardzo prezentuje. Tak. Wiesz, tutaj oczywiście znajdzie się pożyteczny radca prawny diabła, który powie, tak, ale co? Jak to? To powinno być dla wszystkich równo, nie? Jakby... Ale nie mogą wszyscy przyjść, bardzo proszę, jakby zapraszamy, nie? Tak. Każdy może przyjść. To nie jest, wiesz, to jest najzabawniejsze, tak? Że do klubu dla gejów wpuszczą każdego heteryka, który się będzie zachowywał normalnie, ale w drugą stronę może być trudniej, nie? No właśnie, zawsze to jest, że większość ma problem z mniejszością, nie? Nigdy, no. Że, jeżeli chodzi o tak, w tej części takiej, bo ja to w pełni rozumiem, bo wiesz, występując, tak samo jak miałem okazję z jej perfekcyjnością rozmawiać, że tam jakby ten jeden krok już został wykonany pod tytułem dobra, to jest to, na co mniej więcej się umawiamy i to jest jakby, są pewne rzeczy, które wszyscy rozumiemy i wszyscy akceptujemy. Oczywiście to nie oznacza, że w przestrzeni, bym powiedział, takiej waniliowej, tak to nazwę, żeby nie różnicować przesadnie. No. Nie można też z takim materiałem wystąpić z tych rzeczy, tylko że wtedy trzeba będzie dodatkowo jeszcze zadzierżnąć tą umowę na konkretny wieczór i czasami się to udaje. Mam nadzieję, że z czasem będzie, wiesz, tak, że to nie będzie wielkiego rozróżnienia. Ale... No, też bym tak bardzo chciała, natomiast faktem jest takim, że właśnie są miejsca, w których ja na przykład bym się bała, tak? Powiedzieć niektóre teksty, które mówię na przykład tam, tak? Tak. Czy właśnie dotyczące mniejszości, czy dotyczące nawet otwartości mojej, bo zdaję sobie sprawę, że prędzej właśnie w takim, że tak powiem, heteroklubie mnie ktoś zaczepi po wszystkim i będzie zakładał, że to co na scenie to tak naprawdę wszędzie wszystko i w ogóle, a co innego tutaj, tak? Więc to jest ta pewna różnica, ale no bardzo bym chciała, żeby to się zaczęło zmieniać, bardzo bym chciała, żeby to było ten, no ale no mówię, nie wyobrażam sobie póki co nawet, nie wiem, żebym do Białego Stoku pojechała i... chociaż czekaj, musiałbym pomyśleć w tym momencie, który lok. No faktycznie, z tych to znam. Nie, ale
też tak się polepsza powoli. Wiesz, tak jak komedia wzrosła i tak jak wspominaliśmy, że kiedyś to trzeba było być nerdem komedii, może no. Czy się chciało, czy nie, to wiesz, no. Wszyscy się wymieniali, wow, to pamiętasz tak. No. Potem nastąpiła tak wielka inflacja, że można w ogóle jakby oglądać tylko polską komedię. Mm-hmm. Co jest oczywiście możliwe, nie, jest, nie mówię, że nie, mm-hmm. Jest dość dziwnym wyborem, no. Świadomym zwykle. Ale z drugiej strony oznacza, że się odcinasz od wielu wątków, od wielu elementów, które tak naprawdę definiowały tę komedię w Polsce. W pewien sposób tak. Przynajmniej stand-upową. Bo... No oczywiście, skąd się wzięliśmy. No, nie wzięliśmy się sami, że tak powiem, z powietrza. Tak? Choć oddam, ty masz prawdopodobnie chyba najlepszą osobę. Nie wiem, czy utrzymujesz z Krejzolem kontakt do dzisiaj? Jezu, nie. Ja go tylko wtedy widziałam w tym odcinku Zabij mnie śmiechem i to wszystko, tak? Wybitny człowiek, to wiesz. Mnie rozbroiło to, że w zasadzie, wiesz, myśmy, że tak powiem, z Kępą i z Rucińskim, tak? Z tego samego praktycznie programu gdzieś tam wyszli. Tak, tak, ale bo przyznam, że ja mam jeszcze ten odcinek na dysku z panem Krejzolem, bo on miał chyba najlepszą, wiesz, każdy miał jakąś tam zapowiedź, tak. Ale on miał wyjątkową. To jest tak niesamowite, bo to było, miałeś okazję to zobaczyć? Czy tak, tam, tak, tak, wow, tak, ja to kojarzę. To, on w ogóle potem był też chyba w Mazdy, w jakimś tanecznym też. Tak, 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 zresztą w Jak and Dance był. Tomek Gieffert opowiadał, że wracał z nim potem pociągiem i był z nim na imprezie w Krakowie, bo tak im się dobrze imprezowało i poszli jeszcze do klubu z Krejzolem. Magister Krejzol, który dla osób, które nie wiedzą co chodzi, wyszedł bez materiału tam. No. Improwizowany. Wiesz, no jakby człowiek się bardzo dużo nauczył podczas tego programu. Ja byłam w dwóch, wystarczy mi, no, tak powiem. To jest jakby wytraciłam już wszystkie swoje ambicje, jeżeli chodzi o tego typu przestrzenie, ale nie żałuję żadnego, to na pewno. Nie żałuję, żeby nie było... No tak to wyglądało wtedy, nie było innej opcji. No nie było innej opcji. No zresztą u mnie to było właśnie dokładnie tak. Oglądałam się Ellen i stwierdziłam, tak. Też tak chcę. Tak, tak. A potem Polsat i pan Kamel to prowadzi, ale Polska Ellen. Nawet też dwa litery w środku. Nie, takie same. Aha. Ale nie, po prostu tylko ja jestem gigantyczny fan, to wiedziałem, że muszę o twoje uszy to obić, jak jest ten moment na sam koniec, jak stoicie po prostu w tak, scenę za tym śmiechem i bez żadnego powodu Krejzol się kręci na plecach. W ogóle. Tak, bo wtedy myśmy w ogóle byli takim random, ten pierwszy odcinek tak. To byliśmy przecież właśnie ja, Ruciński, z którym nadal nie wiem, jakim cudem ja wygrałam. Tak. Znaczy, to chyba dlatego, że po prostu jakby byłam nowym jakimś, tak? Więc byłam ja Ruciński, była Ela Wycech. Zgadza się. Była pani, która robiła głos Bolka i Lolka. Tak, miała już, tak, tak, ona aktorka tak. Sprzed lat, tak, tak, dokładnie. Dojrzała. Ona robiła głosiki Bolka i Lolka, no i właśnie był Krejzol. Krejzol, tak. I to po prostu było dla mnie takie totalnie randomowe, po prostu zbiegowisko ludzi. Ja wtedy już wiedziałam, że to nie jest do końca chyba taki program, o jakim myśleli, tak. Ale niech będzie, wiesz, poza tym jak później zobaczyłam, wiesz, jakichś aktorów, jak, no może na Belard były tam, kurczę, tak. Wszyscy byli tam praktycznie, tak? Tak, tam w ogóle, oprócz tego był... właśnie Tomek Gieffert, który wspomniałem, to był jego trzeci występ w życiu. To był przed kamerami tam. On w ogóle... No to był mój drugi, pierwszy tak, edukacji. Tak, tak samo, nie? I tak, no drugi, nie? No. Drugi w telewizji. To jest tak niesamowite. I no. Jak po Krejzolu wyszli, tylko no dobra, no to przed chwilą było to. teraz ja opowiem. A najlepsze, że myśmy mieli warsztaty przecież ten z Jerzym Bończakiem. Serio? Jerzy Bończak robił, no przed każdym występem mieliśmy warsztat z Jerzym Bończakiem, a propos właśnie, wiesz, ekspresji na scenie i tak dalej. On no, ja, tak, po dziś dzień się zastanawiam, co on miał do tego wszystkiego. Jakby absolutnie szanuję, uważam, świetny aktor, legenda i tak dalej, ale co to miało wspólnego? Pewnie było, wiesz, może producent, no, wiesz kogo ja mogę zwolnić, a mogę Jerzego Bączaka. No dawaj go. No dokładnie, dawaj. Tak. Nie wiem, chyba tylko dlatego nas Milowicz nie uczył, bo też brał udział w tym tak, programie. Tak, był zdecydowanie. W ogóle to jest moim zdaniem jedno z bardziej niesamowitych, bo to był taki moment styku, gdzie absolutnie archaicznego pomysłu na jednak z rekrutacją osób, które chciały się tym zajmować
nie wyłącznie, nie telewizyjnie, tylko po prostu lubiły tę formę. Tak, 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 tak. I to się nie powtórzy już. Teraz chyba wszyscy są zbytnio trochę wystudiowani, wiesz? Już będzie, już by była kamera na zewnętrzu, już by było, no przecież Jezus Maria, jakby dwa dni pochodzić z Crazolem. Walking with Crazol, tak by się nazywało. Och, przepraszam, że to wyciągnąłem, ale dla mnie to, ja już zapomniałem trochę o tym, pamiętam jak to oglądałem po prostu na żywo, nie? No. To był 2010 rok. Tak, 2010 rok. Tak, ja patrzę, właśnie wychodzi Marcin, bo on miał chyba Marcin na mnie, czy Rafał, już też nie pomnę. Ja patrzę, ten typ nie ma materiału. On nic nie przygotował. On wali z niczego. I ja myślę, to jest niemożliwe. I to był moment, w którym mówię, muszę zająć się stand-upem. To jest niewiarygodne. Nie będzie tak źle jak to, że ty poszedł do telewizji i nie miał nic przygotować. Wiesz co, bo to był jeszcze ten czas, kiedy myśmy naiwnie wierzyli, że te programy typu Talent Show tak. faktycznie są po to, żeby znaleźć ludzi z talentem. No. A nie po to, żeby wiesz, zrobić dobrą proporcję między totalnymi jakimiś freakami, a kimś, kto faktycznie potrafi czymś zachwycić i zastanawianiem się tak naprawdę, kto bardziej przemówi do publiki. Nie? Tak, to jest symfonia manipulacji emocjami. Co niedzielę na swoim zgadzam się i mówię, dlatego ja z całkowitą premedytacją, pełną świadomością wiedziałam, dlaczego oni do mnie zadzwonili, mam talent, dlaczego mnie zaprosili i stwierdziłam, no, ale wy chcecie mnie wykorzystać, to ja was wykorzystam w takim razie. Tu muszę ci przyprostować, bo bardzo fajny ten, to była twoja decyzja o tej scenografii tam w tym półfinale, dobrze pamiętam? Chodzi ci o to krzesło? Tak. Wiesz co, to było, miałam kilka rzeczy do wyboru i ostatecznie jakby powiedziałam, że to jest okej. Okay. Kurde, ono powinno być, tak, żebyście zbankrutowali. Największe, jakie się daje, ja to podpalę. Jeszcze mam to na nie, no to było akurat jakby z wielu rzeczy. Odpowiednik, jak się robiło na zielonej szkole i nie chciało się narobić rachunki komuś, to się klikało cały czas światło, żeby mu zrobić duży rachunek. Był tak samo. Tak. No zresztą widzisz, teraz Michael Kempa prowadzi chyba, tak? No, dla mnie to jest po prostu taki, że tak powiem, przewrót losu. Niesamowite, nie? Zabij mnie śmiechem. I w zasadzie, że jakby na razie po prostu podążamy gdzieś tam podobnymi ścieżkami. To jest w ogóle, tak się zastanawiam, co kolejne będzie, nie? Jak zacznie występować w klubach dla swingersów albo dla gejów, to się wkurzę, bo to już jakby jest moje terytorium. To nie ma podjazdu tam, nie. On będzie on, dla tych, klub dla heteryków. Tak. Czyli po prostu tam wchodzisz, piwo pijesz. No, czyli każdy inny tak naprawdę, nie? Maszyna jest w rogu. Ale wiesz co, powiem ci, że jest coś niesamowicie satysfakcjonującego w momencie, kiedy zaczyna do ciebie docierać właśnie, że jeżeli zaczynasz sobie tak układać w głowie to podejście do stand-upu, do występowania, że faktycznie zależy ci na nie na tym, żeby po prostu wiesz, wyprzedać jak największą salę, żeby sprzedać jak najwięcej biletów i mieć nie wiadomo jakich tam ludzi, tylko właśnie, że chcesz występować z jakimś materiałem, który jest dla ciebie, nazwijmy to, przyjemny, komfortowy i że występujesz dla ludzi o podobnym mindsetie, to wtedy tak naprawdę schodzi z ciebie ogromna jakaś taka presja tego, że nie wiadomo jak musisz, wiesz, nakurwiać, że tak powiem, wszędzie, w każdej małej pipidówie i w ogóle. Słuchaj, no twoim prawem jest nie staczać zawsze w kółko tych samych walk. Wiesz o co chodzi, no. Że tak przekonywać do pewnych rzeczy i tak dalej. Jest też pewien, że tak wychodzisz tam przysłowiowej, kolbuszowej, no. Tak patrzysz, kurwa mać, Jezus, ci są pijani, tutaj jest jakaś zadyma. Ja mówię, co tu chodzi właściwie? Co tu się dzieje? Że już można sobie, wiesz, to też właśnie z czasem, w momencie, kiedy ten stand-up będzie się rozwijał, mam nadzieję, za 3, 5, 10 lat. No bo jest, jakby wykonał się ogromny skok na przestrzeni, jak zaczynałam, jak później gdzieś tam wróciłam czy coś. I mam po prostu taką nadzieję właśnie, że dzięki temu zrobi się powoli przestrzeń dla wszystkich. W sensie, że jak ktoś będzie miał właśnie jakąś swoją konkretną niszę czy podejście czy coś, to będzie potrafił zrobić równie dobrze jakby tam rozmach, niż właśnie niekoniecznie musieć mieć ambicje, nie wiem, żeby sprzedawać, kurde, Torwar, tak? Tak. Tak, bo jakby na sam koniec inkluzywność się opłaca też wszystkim. Bo to jest ciekawa historia zawsze drugiego człowieka, która inaczej by była niesłyszana. Prawda. Właśnie. I ostatnia rzecz, bo już jest półtorej godziny, a ja też muszę jeszcze drugi zestaw kiełbasy kupić. Dobra. Nie, tylko wiesz, na sam koniec zawsze jest polecenie książkowe jakieś. Jakbyś miała jakąś książkę do polecenia, to będę bardzo zobowiązany, bo to wiesz, różni ludzie słuchają, czasami
nie miałem okazji usłyszeć tej rekomendacji. Wiesz co, no idealnie trafiłeś. Aha. Idealnie trafiłeś, ponieważ jestem... Wydawnictwo! No tak, autentycznie wczoraj miałam live'a związanego z premierą książki, której ambasadoruję. Jasne. I jest to książka związana z naszą tematyką, ponieważ jest to książka Tiffany Haddish. Ostatni czarny jednorożec. A, okej, dobra. Ostatni czarny jednorożec został wydany w Polsce przez bardzo małe, fajne wydawnictwo. Jasne. Gdzie po prostu pasjonatki to wydały i właśnie chciały... Wow. No, Fame Art wydawnictwo to wydało. Zaprosiło mnie, że tak powiem, żebym swoją twarzyczką gdzieś tam poświeciła i pokazała. Jasne. Ponieważ ja jestem ogromną fanką Tiffany, a szczególnie jej historii. Mm-hmm. Po prostu właśnie z tego, skąd ona się wzięła, co ona zrobiła, jak ona właśnie podeszła do tematu stand-upu, że przecież będąc, wydaje nam się, że ona jest tam protagowaną tych takich największych nazwisk w branży, ale ona, że tak powiem, wielu lat tułaczki po domach zastępczych, z próby, jej ojciec próbował ją zamordować, no z jakichś tam no naprawdę bardzo mrocznych momentów życia. Ona to wszystko przekuła, ona musiała to, w ogóle fajne jest to, że ta książka została napisana w momencie, zaraz przed tym jej dużym sukcesem. Jasne. Bo ona sukces największy osiągnęła w momencie, kiedy wystąpiła tam z Queen Latifah i z jeszcze tam dwiema dziewczynami, z Jadą Pinkett Smith, Queen Latifah i jeszcze jedną w takiej komedii Girls Trip. To był taki Las Vegas, tylko że z czarnymi laskami, nie? Jasne. I ona wtedy jakby wypłynęła nagle wszyscy zaczęli się nią interesować. I ona w tej swojej takiej totalnej naturalności, gdzie ona właśnie cały czas się zachowywała dokładnie tak samo jak ta taka, wiesz, dziewczyna, że tak powiem, z dzielnicy, z bloków gdzieś tam, z ogromnym szacunkiem do tego właśnie, gdzie się znalazła. Naprawdę się wybiła i książka się kończy w tym momencie praktycznie, jak ona dostaje ten casting, więc nie poznajemy, jakby, wiesz, poznajemy tak naprawdę cały początek, bo mi się wydaje, że żeby mając taką historię, jaką ona miała, a ta historia naprawdę była ciężka, to biorąc pod uwagę, że musisz to przepracować, nie wyjdziesz na scenę, nie powiesz mi, że wyjdziesz na scenę, będziesz dobrym, rzeczywistym, fajnym komikiem, jeżeli nie masz jakichś tych swoich najgorszych brudów gdzieś tam wypracowanych, chociaż nawet zderzyć się z nimi, nie? Znam kilku. Pewnie tak, ale to jakby gdzieś tam się zawsze, to gdzieś się wypali, nie? Tak. Natomiast ona po prostu wywaliła wszystko i dzięki temu w zasadzie po pierwsze wytrąciła jakiekolwiek argumenty komukolwiek, kto by kiedyś mógł to wyciągnąć za nią na przykład. I wiesz, powiedzieć, że o, wielki skandal TMZ i tak dalej pisze, bo tej fajnie Haddish gdzieś tam kiedyś, nie wiem, dealowała czy cokolwiek. Ona to wszystko wyrzuciła. Opisała w bardzo fajny sposób, opisała właśnie jak humorem zaczęła sobie radzić z tym wszystkim i naprawdę, bo to jest tak naprawdę, to nawet nie jest taka biografia, to jest taki zbiór esejów, jasne, różnych sytuacji z jej życia. I dla mnie fakt, że zostało to wydane w Polsce jest bardzo miłe, bo uważam, że szczególnie w sytuacji kobiet w Polsce to posiadanie tego typu wzorców przydałoby się, więc absolutnie polecam Ostatni Czarny Jednorożec, czyli Tiffany Haddish. Zobacz jak się zgrało, niesamowite, nie było planowane, od razu też zaznaczyć. Zdecydowanie nie, to nie w związku z tym tu jest. Przepraszam, bo ja Tiffany Haddish bardzo w filmie z Ericiem André, ona tam grała chyba. Tak, też. Niesamowita rola, świetna, bo chyba była najlepszą częścią tego filmu. To było coś cudownego. Dobrze, podobnie zresztą jak okazja porozmawiania z tobą. Dziękuję ci bardzo serdecznie za rozmowę i oczywiście za te rekomendacje. To było nieporozumienie, a moją gościnią była Ola Petrus.